będziemy rozpatrywali cybernetyczne sposoby uzyskiwania przewagi nad otoczeniem z wykorzystaniem sprzężenia zwrotnego jako podstawowej naszej formy rozważań. Nie to, że to jest podstawowa forma działań, po prostu wszystkie działania się na tym opierają, ale wzorzec tego oddziaływania od razu nam wskazuje sposoby postępowania. W sprzężeniu zwrotnym mamy system oddziaływujący, jakiś X, jakieś oddziaływanie, system, na który się oddziaływuje i odpowiedź. Jeżeli system ten w jakiś tam sposób nie działa, nie tak jakbyśmy sobie chcieli, trzeba rozpatrywać wszystkie cztery elementy. Nie jeden, nie mówić, że to jest moja wina, albo twoja wina, bo ty nie potrafisz. Nie to, że niewłaściwie oddziaływujesz. Nie to, że niewłaściwy klient. Nie to, że odpowiedź jest nie taka, jak byśmy chcieli. Wszędzie tutaj mogą się kryć błędy. W związku z czym zawsze rozpatrujemy cztery elementy. Przynajmniej cztery elementy. Jakbyśmy jeszcze rozpatrywali wejście i wyjście. Każdy system ma wejście i wyjście. To już było 8. Mówiliśmy o tym, że jest 8 sposobów unikania na przykład sporu, prawda? Nie myśleć źle o kimś. Jak już się myśli, to nie mówić. Jak mówić, to kląć na przykład po francusku. Ale po cichu, żeby nie doszło. Jak zrozumieć, to nie myśleć, że to do mnie. A jak już do mnie, to odpowiadać po niemiecku, po cichu, albo też głośno, żeby facet się nie domyślał. Sporu nie ma, ponieważ wystarczy, że któryś z tych elementów nie zadziała i już czas, który przeznaczamy na rozstrzyganie czy roztrząsanie sporu, to jest naprawdę bardzo duża ilość czasu wolnego. Amerykańskie badania mówią, że około 1/3 wolnego czasu Amerykanie poświęcają na spory, których mogłyby w ogóle nie być. Mieliby dużo więcej czasu wolnego. Po prostu robią sobie na złość, coś tam uszczypliwie mówią, potem starają się oddać z nawiązką. No, Polacy są mniej więcej tacy sami. W związku z czym warto wiedzieć, że nie warto się wdawać w spory, których na przykład nie można rozwiązać. No i mówiliśmy o tym, że generał Westmoreland, taki amerykański generał, wysłuchawszy nauk Mazura, doszedł do wniosku, że wojny w Wietnamie wygrać się nie da, bo im więcej amerykańskich żołnierzy, tym większe są straty Wietnamczyków, czyli ich opór wcale nie zmalał. Bo jak dużo żołnierzy, to tamci powinni się po dziurach pochować ze strachu. A nie, ci walczą dalej i to za ciebie. Przerwa wojny, w związku z czym Wietnam jest teraz bardziej kapitalistyczny, niż moglibyśmy się spodziewać. No a generał ocalił życie paru tysiącom Amerykanów i paru milionów Wietnamczyków. Ale po prostu wiedział, że taka jest uroda sprzężenia zwrotnego. W związku z tym, że są tutaj cztery elementy, to teraz przejdziemy do charakterystyki tych elementów. O oddziaływaniu już mówili, że oddziaływanie może być energetyczne albo informacyjne i o informacji żeśmy mówili, że według teorii Mazura słowo informacja jest rzeczownikiem, ale informacja nie jest rzeczą. Nasze poglądy na pewne sprawy naukowe są zawarte w definicjach, ale te definicje pochodzą z naszego języka. Był taki, mówiłem o tym, amerykański uczony, nazywał się Wiener, napisał książkę Cybernetyka, czyli sterowanie w maszynie i zwierzęciu. Tytuł był taki, żeby książka się sprzedawała i rzeczywiście się sprzedawała. Ona się składa z trzech części. Najpierw jest filozoficzny wstęp, potem matematyczne rozobrażanie i potem filozoficzne podsumowanie. Wypożyczyłem z biblioteki, przede mną bardzo był skrupulatny facet. Pierwszą część pomalował żółto, niebiesko, zielono w kolorowe tam kropki, bo sobie wypisywał te filozoficzne założenia. Ostatnią część jeszcze bardziej, ale do wzorów matematycznych w ogóle chyba nie przeczytał, tam ani jednej kolorowej kropki nie było. Nie było się czego czepiać. Natomiast wnioskowanie, ponieważ podane było w języku ogólnie dostępnym, no to było źródłem olbrzymiej ilości rozważań, zwłaszcza, że Wiener zapytany przez jakiegoś dociekliwego reportera, co to jest informacja, czy to jest energia, czy materia, powiedział, informacja nie jest ani energią, ani materią, informacja to jest informacja. Ale Mazur mówi, informacja to jest transformacja, czyli wynik pewnego przekształcenia.
Komunikator, zaś komunikat to jest asocjacja, czyli dowolne skojarzenie dwóch różnych stanów fizycznych. Stąd wynika, że informacja jako wynik procesu może być dla każdego inna. I to filozofom nie można wkłożyć do głowy. Dlaczego informacja u jednego jest inna niż u drugiej? No dlatego, że procesy przebiegły inaczej. W związku z czym ktoś, który kiedyś dane słowo używał jako przekleństwo, usłyszawszy je, się obraża. Natomiast przekleństwo w obcym języku po prostu nie zrozumie. Kiedy byłem na robocie w Czechach, jechałem pociągiem dosyć wtedy tłocznym. No i człowiek do mnie mówi, ty wolę, jak to stoisz. Powinienem się obrazić, bo słowo wół w Czechach jest bardzo obraźliwe. Ale nie wół kojarzy się ze zwierzęciem brudnym. Jechałem z roboty, no, tak się oglądam, doprawdy dopadam jako wół. No i cały pociąg śmiech. No bo on mnie nie obraził, chociaż chciał, bo ja myślałem, że jestem po prostu brudny. Rzeczywiście tam za bardzo się nie oczyściłem. Wszyscy się roześmiali. Nie doszło do konfliktu. Jakbym zaś jemu ty wolę odpowiedział, mogłoby dojść do jakichś tam ekscesów. Byłem sam, a już było chyba. Po co się wygubię? W każdym razie, proszę Państwa, to oddziaływanie musi być odpowiednie. Odpowiedni musi być również odbiorca. No i byłem ostatnio na takiej konferencji na temat marketingu, politycznego zresztą, gdzie wychwalano książkę autora oczywiście amerykańskiego, bo teraz wszystko co amerykańskie jest najlepsze, kiedyś wszystko co radzieckie, teraz odwrotnie. On się nazywa Filip Kotler. Napisał książkę Marketing 3.0, w której mówi, że pierwszym zadaniem marketingu było co? Właściwy produkt. Jakby produkt był właściwy, to wtedy można go sprzedać. Drugim działaniem, marketing 2.0, no to co było? Reklama. Reklamujemy produkt. Trzecim, on teraz mówi, teraz jest 3.0, rozpatrujemy potrzebnym odbiorcy. Patrujemy się w to potrzebne. No to ja mówię, no to teraz jest 4.0 i analizujemy jego odpowiedzi. No i ten 4.0 to się teraz nazywa content marketing. W tym, że słowo content według słownika oksfordzkiego języka angielskiego ma 5 różnych znaczeń. Może oznaczać zawartość, może oznaczać zgodę, może oznaczać istotę problemu, może oznaczać zgodność z deklaracją. No i napisałem taki króciutki tekst. Content marketing jako podstawa brandingu marki. No teraz mówimy po angielsku. Branding marki to było wypalanie znaków na skórach bydła w Teksasie, żeby po prostu to bydło nie zostało skradzione. Wypalało się, to był właśnie ten branding tej marki. Marka, no to był znak właściciela. W związku z czym ten znak właścicielski, no, musicie kojarzyć odpowiednio. No i wiadomo, że Coca-Cola kojarzy się z napojem teoretycznie chłodzącym. W każdym razie wiadomo, z czym się kojarzy Coca-Cola, wiadomo, z czym się kojarzy Mercedes. No, Mercedes, co prawda, jest to hiszpańskie imię żeńskie i oznacza dostojna, dosłownie, no ale tak na imię miała żona pana Karola Benza. Na cześć swojej żony samochód nazwał Mercedes. I szwagierka była Dolores, to znaczy bolesna. Takie imię hiszpańskie. Był samochód Dolores, się nie sprzedawał. No bo marka Mercedes, dostojny, to jest marka, prawda? W związku z czym to oddziaływanie było właściwe. No i ta odpowiedź właściwa. No i właśnie ten content marketing to jest badanie odpowiedzi klienta. Co klienci odpowiadają? Jeżeli płacą, to znaczy, że trafiliśmy w ich zapotrzebowanie chwilowe. Ale czy zawsze będą płacić? Czy oni płacą, bo muszą, no bo mamy monopol? Czy też płacą, bo chcą, prawda? Za Mercedesa płaci się dużo więcej niż za inne samochody. Płaci się za markę. Kiedy Mercedes 20 parę lat temu zaczął wprowadzać się na amerykański rynek, jego ci marketerzy stwierdzili, że to oddziaływanie musi polegać na tym, że to jest samochód tańszy niż amerykański. Będzie kupowany. No ale nie, to nie w Ameryce. W Ameryce to ma być drogie. Dopiero jak tam do środka nafaszerowali jakieś radia, jakieś głośniki, jakieś poduszki powietrzne z lewej, z prawej, z tyłu, z przodu, potrzeba, nie potrzeba, napakowali tego sprzętu i cenę podnieśli 10 razy,
A, no to był już samochód markowy. W tej chwili Mercedesy produkowane na rynek amerykański są tak naszpikowane różnymi elektronicznymi gadżetami, że polski właściciel samochodu, właściciel warsztatu ma kiepsko dobrać komputer, który by dostroił się do tych wszystkich wewnętrznych elektrycznych bebechów. No bo odpowiedź klienta, tak jest, chcemy taki wypasiony samochód, on świadczy o naszej pozycji. Bo proszę Państwa, wyobrażenia o sytuacji, wyobrażenia o decyzjach, nie wiem, czy to o tym było zeszłym razem, są podstawą naszego postępowania. Jeżeli wyobrażamy sobie, że jesteśmy biznesmenem amerykańskim, to musimy jeździć samochodem za $1 milion sztuka. Prawda? Tańszy samochód oznacza, że firma no, na rynku nie ma co szukać, jak ich nie stać na porządny wóz. To same obyczaje się przenosi na rynek polski. W tej chwili w Warszawie jest wypożyczanie Mercedesów z górnej półki i wypożycza się tam po 15 tysięcy złotych dziennie, co prawda z ubezpieczeniem i paliwem, bez kierowcy, samochody marki Mercedes. Ludzie robią na tym duże interesy, bo polski biznesmen musi do polskiego biznesmena podjechać odpowiednim samochodem. To oddziaływanie musi być odpowiednie. No to teraz przejdziemy do bardzo ważnej sprawy. Zaczęliśmy mówić, jakie są właściwości nas jako systemu, który oddziaływuje, jego systemu, na który oddziaływuje. Otóż wszyscy, jak tu jesteśmy systemami autonomicznymi i mamy korelator, który z receptora odbiera wrażenia o informację. Informacja trafia do receptora, przekształcana jest we wrażenie informacji i w korelatorze jest obrabiana, przekazywana, przechowywana. Mamy również zasilanie, które jest do alimentatora, które przechodzi do akumulatora. Bo żeby się sterować, musimy mieć i energię, i informacje. Żeby to wszystko utrzymać w równowadze, mamy jeszcze homeostat. Korelator oddziaływuje na homeostat, homeostat na korelator. Akumulator oddziaływuje na homeostat, homeostat na akumulator. I mamy efektor, który dopiero oddziaływuje na otoczenie. I ten wzorzec Mazura jest powodem wielu gorszących wręcz sporów z ludźmi nieprzywykłymi do operowania modelami czy wzorcami. Inżynierowie, na których ten rysunek był przeznaczony, no Mazur był inżynierem, ja też jestem inżynierem, bez trudności się tutaj rozpoznają, gdzie co jest. Natomiast psychologowie nie. Dla psychologa taki rysunek jest nietrafiony. To jest autentyczna wypowiedź profesora bardzo zwyczajnego, rektora Wyższej Szkoły Psychologii, który twierdził, że ten rysunek jest nietrafiony, bo człowiek nie jest płaskim kwadratem. No, oczywiście ja patrzę na siebie, no nie jestem taki płaski, jakbym chciał, są bardziej płascy koledzy, ani taki kwadratowy, jakbym chciał, też tu na sali jest kilku takich, którzy mnie zawstydzają, że nie dołożyłem się do ćwiczeń fizycznych. W każdym razie to nie o to chodzi. Poszczególne kwadraciki oznaczają, że rozpatrujemy pewne sposoby oddziaływania. Nie chodzi o to, gdzie jest korelator. Chodzi o to, co on robi. On otrzymuje, przechowuje, przetwarza informacje, kieruje do efektora. Nie chodzi o to, gdzie jest akumulator. On przetrzymuje, znaczy pobiera, przetrzymuje, przetwarza i przekazuje energię do efektora. I efektor działa i energetycznie, i materialnie jednocześnie. Jak bijemy młotkiem w gwóźdź, no to działamy energetycznie, bo siłą grawitacji, czy jeszcze siłą, prawda, odśrodkową tego młotka poruszanego ręką działamy, ale też informacyjne, bo trzeba jeszcze trafić we właściwą główkę właściwego gwoździa. Można trafić sobie w palec
Wszystkie dzieci się przekonują, że sterowanie informacyjne, czyli tam, żeby trafić, gdzie trzeba, jest równie ważne jak energetyczne, bo możemy bardzo mocno trafić, ale nie to, co trzeba. Także, proszę Państwa, we wszystkich oddziaływaniach trzeba te dwa sposoby energetyczne, informacyjne, energetyczne rozpatrywać i w odpowiednich tam proporcjach, w odpowiednich sytuacjach je stosować. Bo proszę Państwa, jakie właściwości ma ten korytarz? Już mówiliśmy sobie, że on ma tutaj punkty koncentracji energii. Jakieś tam. Tych punktów jest przynajmniej 4. Mniej nie może być. Więcej jest niepotrzebne. Ciekawostka taka, że u Mazura jest wszystko tylko to, co potrzebne. Jeżeli jest niepotrzebne, nie rozpatrujemy. W związku z czym tak. Mamy tutaj pewną przewodność dróg korelacyjnych, pewne drogi korelacyjne o pewnej przewodności, przez którą płynie energia. Przewodność to jest G, a energia to jest A. W związku z czym mamy komunikaty czynne i bierne. Komunikat bierny jest wtedy, kiedy jest jakaś droga przewodności, po której energia może się rozpłynąć. To jest nasza pamięć, ta taka ogólna. A komunikat czynny jest wtedy, kiedy właśnie po tej drodze ta właśnie energia się rozpływa. W mojej pamięci jest zasób, nie wiem, kilku, może kilkunastu tysięcy słów polskich i wiem, że takie słowa mogę używać. Ale kiedy moja energia korelacyjna wpłynie na te właśnie odpowiednie skojarzenia tutaj tych dróg, to ja używam tych słów, które bym chciał. Prawdopodobnie. Czasami mogę się mylić. Czasami mogę powiedzieć coś, przekręcić i tak dalej. Po prostu te drogi mogą się mi troszeczkę poplątać. Choćby dlatego, że homeostatyczne oddziaływanie, no, emocja we mnie wzrasta. W każdym razie mówiliśmy sobie, że inteligencja to jest suma potencjału skorelowanych. Suma tych punktów, które są ze sobą połączone, to jest inteligencja. Mazur użył tutaj słowa, które jest ogólnie znane troszeczkę w innych konotacjach. Ale rzeczywiście ludzie inteligentni, ponieważ mają dużą liczbę dróg skorelowanych, rozpoznają dużą liczbę szczegółów i, proszę Państwa, używają dużej ilości słów. Ponieważ kobiety są bardziej inteligentne, przeciętna kobieta używa dziennie 20 tysięcy słów, przeciętny mężczyzna dziennie używa 1200 słów, jeżeli jest jeszcze wygadany. Robotnikowi przy maszynie wystarczy 20 słów, tyle. Ci ludzie w ogóle nie ma o czym gadać, no musi kręcić te śrubki i tak dalej. Także bywało to powodem pewnych zaburzeń psychicznych. Ludzie na taśmie zaczęli troszeczkę wariować. W związku z czym wszystkie te fabryki, które produkowały taśmowo, dawały im troszeczkę luzu, żeby mogli sobie jeszcze coś więcej mieć informacji. Na przykład puszczali muzykę. Wtedy ilość informacji zwiększa się i człowiek mógł sobie podśpiewywać, wydawać większą ilość informacji, było mniej błędów w fabryce, bo jego inteligencja była już bardziej wykorzystana. Mamy, proszę Państwa, jeszcze tą przewodność. To jest, proszę Państwa, pojemność. Im szybciej wzrasta nam przewodność, tym nasza pojemność jest większa. No i to już indywidualnie, niektórym ta przewodność wzrasta bardzo szybko, zwłaszcza jeżeli kojarzy się z przyjemnościami, to zapamiętujemy szybciej, a niektórym wolniej, a jeżeli kojarzy się to z przykrościami, to nie chcemy o tym pamiętać. I dlatego dzieci, które są chwalone, łatwiej się uczą, a te, które są ganione, uczą się jakby gorzej. Jeżeli nie ma pochwał, proszę Państwa, dziecko się po prostu zaczyna wygłupiać, bo za te wygłupy chwalą go koledzy, no ale to jest zupełnie inna sprawa. Mamy pojętność i, proszę Państwa, jeszcze skupienie. To jest ta K, to jest talent.
skupienie tych elementów korelacyjnych powoduje, że mniejsza ilość energii potrzebna jest do obsługi tych dróg, w związku z czym każdy z nas ma pewne talenty. Na przykład wszyscy mamy talent do oddychania. Bo mamy pewien ośrodek oddechowy w mózgu, gdybyśmy go nie mieli, to byśmy nie potrafili oddychać. No ale są też takie choroby, które powodują, że energia korelacyjna z mózgu odpływa. Ludzie zapominają oddychać i się po prostu duszą. Zwłaszcza dzieci. Była taka choroba bezdechu związana z pewnymi przeżyciami w czasie porodu, że dziecko zasypiało i umierało, bo on zapominał oddychać. W każdym razie te talenty sobie rozwijamy i trenujemy. O rozwoju talentów porozmawiamy za chwilę. W każdym razie te trzy parametry określają korelację. No i jeżeli chcemy teraz oddziaływać my, no to najpierw sobie uświadomimy, czy jesteśmy inteligentni, czy jesteśmy po prostu wymowni. Jest takie powiedzenie, że chłop mowny, a kot łowny, to głodny nie chodzi. Chłop musi być mowny, żeby przekonał kobitkę, żeby no, na przykład go nakarmiła, bo jest głodny. Żeby przekonał otoczenie o swojej wartości. Tymże znowu, jeżeli mowny, czyli wymowny człowiek trafił na pojętnego, to ten pojętny po dwóch minutach zaczyna się nudzić. No chłopie, powiedz wreszcie, o co ci chodzi. Nie opowiadaj mu tutaj dyrdymałów, tylko strzelaj, bo ja nie mam czasu. No to trzeba właśnie mieć taką, jak mówiliśmy, odpowiedź windową, że w windzie się przedstawiamy i w ciągu kilku minut mamy czas przedstawić swoje wartości. Miałem kiedyś okazję w czasie, co prawda nie w windzie, ale po schodach szliśmy z panem docentem Koseckim. Nasze pierwsze spotkanie to było na schodach, na drugie piętro i ja w ciągu wejścia z partnerem na drugie piętro przekonałem docenta Koseckiego, że moje zainteresowanie cybernetyką jest szczere, poglądy są nacjonalistyczno-prawicowe i że można mnie przyjąć do towarzystwa Grunwald. Wtedy towarzystwo Grunwald było w pierwszych fazach rozwoju. Co prawda już na pierwszym spotkaniu nastąpił zgrzyt i w końcu moja przygoda z Grunwaldem się na tym skończyła. Ciekawostka była, bo rozmowa była na temat, dlaczego młodzież, to był 1983 rok, ucieka z Polski. Głos sam. Bo za mało zarabia. Co robić? Głos sam. Dać więcej zarobić. A przewodniczący mówi, ale nie za dużo. W tym momencie ja, no, zdziwko zupełne. No jak to? No znaczy zakładamy szklaną pokrywkę. To, czego się nie robi w Ameryce, czego się nie robiło w starożytnym Rzymie. Tam możesz się bogacić, ile kto chciał. W starożytnym Rzymie nie było granicy bogactwa. W USA nie ma granicy bogactwa. Jest tylko granica konkurencji, że nie możesz być monopolistą na rynku. Nie? Dlatego też rozwija się i Microsoft, i Apple, jeszcze tam parę innych firm. Microsoft nie może być więcej niż 33% rynku, bo inaczej Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych by go upaństwował. No ale też Microsoft ten ma inne sposoby. Chodzi o to, proszę Państwa, że tam nie ma pokrywek. A u nas Stowarzyszenie Patriotyczne od razu nałożyło tą pokrywkę, nie mając ani grama władzy. Mówię, no to co to będzie, jak oni do władzy się dorwią, nie? No to już będzie teraz reglamentacja zupełna. No i tak było, ale nie o to chodzi. W każdym razie w ciągu dwóch minut przekonałem docenta Koseckiego, że moje zainteresowanie cybernetyką zasługuje na poparcie. No i z pewnym tam poparciem docenta Koseckiego rozpocząłem pewne badania. Potem spotykaliśmy się właśnie w tych Rychłocicach, jak Państwu mówiłem. No i nasza znajomość jest owocna. Przez rok nawet prowadziliśmy zajęcia w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Turystyki, kiedy dyrektorem został mój kolega ze szkoły, profesor Gworys. Pan docent Kosecki prowadził wykłady, a ja ćwiczenia. No ale ponieważ socjocybernetyki nie było w programie zatwierdzonym przez Ministerstwo Kultury, to mój serdeczny kolega stwierdził, no ja wam nie muszę płacić
za treści, które nie są w programie, bo studenci mi płacą tylko to, za co jest w programie. Dziękuję wam, fajnie było, żeśmy się rozstali. Nie docenił tych cennych wiadomości, jakie mam. Ale oprócz tego, jacy my jesteśmy wymowni, musimy określić swój talent. Każdy z Państwa ma jakiś talent rzeczywisty. I te talenty się, proszę Państwa, kształtują przez całe życie, ponieważ przez całe życie kształtuje się nam czaszka. Rozwój czaszki ma mniej więcej 8 takich okresów. I w czasie tych okresów te właśnie talenty się uwidaczniają. Pierwszy talent uwidacznia się już po porodzie, bo to jest oddychanie, tam przebieranie, praca mięśni. Te wszystkie talenty się tworzą. No i koordynacja tej pracy mięśni to jest wytwarzanie się talentów, a przy okazji zasklepia się ciemiączko. I koniec tego formowania jest wtedy, jak dziecku główka się już formuje całkiem i nie ma gdzie pomieścić nowych komórek nerwowych. I całe szczęście, że nie ma gdzie, ponieważ na 6 warstwach komórek nerwowych rozwój kory mózgowej się kończy. Gdyby było więcej, to byśmy wpadali w schizofrenię. Co dowiódł mój kolega, dr Jarosław Krzywański, modelując pracę korelatora, nie powiem mózgu, ale korelatora, czyli urządzenia do przetwarzania informacji za pomocą tak zwanych sieci neuronowych. To jest pewien sposób programowania komputera, żeby rozpatrywał sprawę sieciową. Komunikaty przesyła się do różnych właśnie punktów koncentracji, gdzie są dalej przerabiane na pewne inne skojarzenia, co daje w końcu jakieś tam informacje. No okazuje się, że tych warstw sieciowych nie może być więcej jak 6, bo inaczej system się rozpada. System już nie wie, o co chodzi. Pojawiają się 2 konkurencyjne systemy. I nie może być mniej jak 3, bo wtedy system jest za głupi i nie rozpoznaje otoczenia. No i rzeczywiście w rozwoju, później się to potwierdziło, jak zaczął pytać biologów, no rzeczywiście, prymitywne takie twory mają 3 warstwy komórek, na przykład ryby, a takie okazałe twory jak my, no to mamy 6 warstw komórek, dlatego też jesteśmy odpowiednio mądrzejsi od ryb i to my ryby łapiemy nawet, a nie odwrotnie. W każdym razie, proszę Państwa, następna faza talentów to jest ząbkowanie. Następna faza talentów to jest utrata ząbków. Kolejna faza to są zęby mądrości. Kolejna faza to jest utrata zębów mądrości. I kolejna faza no, to jest ząbkowanie, prawda, tak zwane trzecie. Rozszerza się do naczyń szczęki, wypadają zęby i człowiek uzyskuje nowe talenty. No ja osobiście talent wykładowcy uzyskałem w wieku lat mniej więcej 40 paru, jak mi wypadły zęby mądrości. Wtedy okazało się, że ja nie boję się już występować publicznie. Kiedyś się bałem, że się będę wygłupiał, a teraz jak się będę się wygłupiał, to się pośmieją. Tylko, że to będę chociaż wiedział, z czego się śmieją i się poprawię. W każdym razie bardzo mi się to spodobało. No i brałem udział w różnych tam szkoleniach. Starając się, żeby było ciekawie i za to byłem właśnie lubiany, że zawsze było jakoś tam ciekawe. Także, proszę Państwa, musicie Państwo odnaleźć ten swój talent. Nie wiem w jaki sposób. Po prostu zacznijcie co zrobić, jak Wam to wychodzi. To znaczy, że jesteście utalentowani w tym kierunku. Jak Wam nie wychodzi, no to może coś innego. Dlatego tak ważne jest na przykład, żeby dzieci miały w okresie swojego rozwoju możliwości kształtowania talentów, na przykład sportowych. No i kiedy w Niemczech rządzili naziści, to w każdej szkole były 2 godziny WF-u dziennie. I papież, który abdykował, opowiadał, że w jego szkole, no to była bardzo biedna szkoła w kurskiej wiosce, nie było boiska, nie było nic, po prostu na WF-ie biegali dookoła szkoły przez godzinę raz, potem przez godzinę drugi raz. No i chłopak takiego sportowego ducha nabrał, że w tej chwili ma lat 90 kilka i swobodnie chodzi bez laseczki po schodach tych watykańskich, tam są wysokie stopnie, bez problemu się porusza. No bo mięśnie wytrenowane, chociaż on akurat był
niedużym, takim niedużej wagi postury, co jednak sprytny chłopak, taki góralik. Do tej pory nie widać po nim zmęczenia, bo wytrenował sobie właśnie te talenty koordynacji mięśni. To mu zostało do dzisiejszego. I te talenty, proszę Państwa, jak odkrywać, naprawdę nie wiem. Jest taki dowcip, który właściwie przypowieść starożytna, która mówi, że talentów nie można tłumić. On zawsze wyjdzie. Zresztą u nas jest o Janku muzykancie, prawda? Opowie, że na widok skrzypiec chłopak chciał je ukraść, został złapany i wychłostany, co dalej nie wiadomo. Według jednych opowieści niestety zmarł, według drugiej opowieści jednak został skrzypkiem. Po prostu nie mógł się powstrzymać. W starożytności opowiadano o bohaterze greckim imieniem Achilles, który był znakomitym wojownikiem, niezwykle uzdolnionym wojownikiem, ale przepowiednia mówiła, że Troja może być zdobyta tylko z Achillesem, a Achilles zginie. No to jego matka mówiła, no po co mi Troja, nie chodzi o syna. I umieściła go u swojego brata Deidamosa, który miał 6 córek. No to jeszcze jedną, obcięli mu włoski tak troszkę krócej. Chłopak był dosyć wysoki, miał wtedy 14 lat, więc taki zarostu jeszcze nie miał. Taka wyrośnięta panna była, chodził w takiej damskiej tunice, prawda, z tymi dziewczynkami się bawił. No i jak z tych dziewczynek, których było 7, wydobyć Achillesa? Najcwańszy z Greków, Ulises, czyli Odyseusz, przebrał się za kupca i ze swoim okrętem przypłynął, że on jest kupcem świecideł. Miał tam bransoletki, dzwoneczki, jakieś tam apaszki, jakieś tam ozdoby damskie, prawda, na 8 straganikach. No i jak dziewczynki się dowiedziały, to daj nam parę groszy, bo przecież nam potrzeba koralików, pierścionków, załóżnic i tak dalej. No tato tam dał woreczek z pieniędzmi, dziewczyny wszystkie poleciały, ta ostatnia jakoś tak mniej chętnie, ale no, trzeba by zobaczyć, co tam jest. No i tak te 6, prawda, lata między straganami, no tak się chodzi, ale zobaczyła sztylet z takiej złotej rękojeści. A ten, a Odyseusz tylko na to czeka. No, ty jesteś Achilles. Twój talent cię zdradził. Nie masz talent do broni. No i rzeczywiście okazało się, że tak. Nie trzeba go było dużo uczyć, jak się posługiwać sztyletem, włócznem i tak dalej. Talent go zdradził. Dlatego też, proszę Państwa, trzeba po prostu próbować różnych rzeczy. Jak się uda, to kontynuować. Jak się nie uda, spróbować jeszcze raz. Jeżeli 2 razy pod rząd się nie uda, to znaczy, że jeszcze na przykład tego talentu nie macie. To nie znaczy, że nie będziecie go mieli w następnych tych fazach formowania się waszej twarzy czaszki, prawda? Może później to przyjdzie. Przejdziemy teraz do właściwości akumulatora, o których też żeśmy mówili, że akumulator oddziałuje pewną mocą. I ta moc oddziaływania składa się z mocy jałowej potrzebnej na ogrzanie, że tak powiem, na rozruch całego urządzenia, mocy roboczej, którą oddziaływujemy na otoczenie, i mocy koordynacyjnej, którą oddziaływujemy tak, żeby otoczenie było dla nas przyjazne. Za pomocą mocy koordynacyjnej oddziaływujemy w taki sposób na otoczenie. I stosunek mocy jałowej do mocy całokostnej to jest, proszę Państwa, tolerancja. Stosunek mocy roboczej, moc całkowitej, to jest, proszę Państwa, podatność. Zwykle i duży się. Dużo się tam oznacza tolerancja, tę podatność. Nie wiem, jak oznaczyć. Może i tak.
Jeden jest po angielsku. Zaś te dwa parametry, które można wyznaczyć za pomocą badań na przykład na weloergometrze. Nie wiem, czy Państwo przechodzili takie badania. Zwykle sportowcy przychodzą. Po prostu wydajność organizmu się bada. Prawda? Wsadza się zawodnika na siodełko i każe mu się pedałować, przykręcając śrubę. Zobaczymy, ile też on wyciągnie. Bada się tę moc po prostu w watach. No i badania przeprowadzone w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Turystyki były zadziwiająco marne. Okazało się, że młodzież osiąga tak mniej więcej 450 watów na osobę i czas wydatkowania nie przekracza 9 minut. Po 9 minutach teraz jest kryzys, tak zwany drugi oddech. Kryzys tlenowy w organizmie. Zużył się cały cukier, jaki mamy we krwi. Zaczynamy przerabiać tłuszcz. Najpierw na cukier, a potem go spalać. To wszyscy biegacze o tym wiedzą, że jest tam ten drugi oddech, kryzys i tak dalej. No i cały trening sportowy polega na tym, żeby ten kryzys wystąpił jak najpóźniej i trwał jak najkrócej. Tego się też trzeba po prostu nauczyć. Organizm się tego musi nauczyć. No i młodzież polska się okazuje, że jest marnie usportowiona, ponieważ młodzież amerykańska ma wydajność w granicach 600, a czas tego kręcenia w granicach 11 minut. Największa moc, jaką pomierzono, to jest moc radzieckiego, obecnie ukraińskiego tyczka za Sergieja Bubki. W momencie, jak wbijał tyczkę w ziemię, wzbijał się na te 6 groszami, to miał 7 kW moc. No ale jak puszczał tyczkę, to miał 0, nie? No spadał na dół. W związku z czym, jaka jest moc całkowita? Do tej mocy, którą mamy na weloergometrze, trzeba jeszcze dodać moc, którą zużywamy na ogrzewanie naszego ciała. Wtedy razem to jest około 1 kW. Jakaś średnia moc. W związku z tym, jeżeli chcemy stwierdzić, jaką ktoś ma tolerancję, to za pomocą pytań tego nie stwierdzimy. Za pomocą jakichś tam podchwytliwych testów też nie. Trzeba by było kogoś posadzić na ten weloergometr, zobaczyć, jaka jest jego moc całkowita. Zapytać go się, ile czasu potrzebuje na sen. To będzie ta moc jałowa. Musimy się wyspać, żeby nam korelator się uporządkował. Żebyśmy nie zgłupieli. Zapytać go, ile godzin pracuje. Wtedy będzie ta moc robocza. No i przeciętnie to jest 1/3, no to jest na pewno moc jałowa, więcej niż 1/3. 1/3 to jest moc robocza, czyli 1/3 to jest moc koordynacyjna całości tej mocy. A jak się nam ma to do zachowania? Otóż z biegiem czasu, zdolność akumulatora do przetwarzania energii, przetrzymywania energii spada. Ponieważ moc całkowita to jest masa razy współczynnik koncentracji i razy tu może z przodu N współczynnik proporcjonalności, N masa i C koncentracja mocy. Ponieważ koncentracja mocy zawsze spada, masa musi rosnąć. Inaczej byśmy nie mieli mocy do oddziaływania na otoczenie. I ten rozwój, proszę Państwa, masy może być nieprzerwany, albo też może być przerywany. W pewnym okresie rozwój masy jest bardzo silny, a w pewnym okresie stopuje. No i my i parę jeszcze innych organizmów na Ziemi mamy właśnie ten rozwój przyhamowany. Nasze ciało się rozwija, potem przestaje się rozwijać, ale mamy już tak mózg ukształtowany, że ten rozwój naszego ciała, ta moc, jaką mamy, tą koordynacyjną do oddziaływania na otoczenie, tak żeśmy sobie w otoczeniu
ulokowali, no że zbudowaliśmy sobie dom, że zbudowaliśmy sobie, proszę bardzo. Co to jest N? N. Współczynnik proporcjonalności, jakiś tam współczynnik proporcjonalności. Te wszystkie dane są w książce Mazura, więc całe to jest przypomnienie. I proszę Państwa, wskaźnikiem sprawności akumulatora jest dynamizm. Zeta się logarytm naturalny ze współczynnika rozwoju do współczynnika masy. Z tym, że na N i na C są osobne wzory, których tutaj nie będę podawał, żeby Państwa nie zanudzać. To jest w książce. W każdym razie, jeżeli rozwój masy przekracza starzenie się, jest to faza egzodynamizmu. Ludzie mają bardzo dużo energii i tą energię rozpraszają w otoczeniu w sposób albo skoordynowany, na przykład orząc pole, prawda, robiąc zasiewy, no to wtedy uporządkujemy sobie otoczenie. Potem mamy chlebek. Albo nieskoordynowany, po prostu się bawiąc i tak dalej. W okresie, kiedy te dwa współczynniki się równoważą, mamy rozwój tak zwany statyzm, czyli jesteśmy przywiązani do tego uporządkowania, które żeśmy sobie zrobili. Chcemy, żeby tak było zawsze, żeby nasz dom nie wymagał remontu, żeby nasz samochód jeździł wiecznie, żeby nasza pensja, no jeżeli nie wzrasta, to przynajmniej nie spadała, żebyśmy się nie starzeli, żeby było zawsze tak samo, bo nam to pasuje. I dopiero jak się okazuje, że się starzejemy, to chcemy teraz pozyskiwać więcej. Ten okres nazywa się okresem endodynamizmu czy endostatyzmu. Zaczynamy zagarniać więcej. Dlatego też, jak chcemy określić nasze oddziaływanie na otoczenie, to najpierw sobie określimy, czego my właściwie będziemy chcieć. Jeżeli jesteśmy młodzi, to będziemy chcieć rozpraszać. Więc musimy sobie znaleźć takie zajęcie, żebyśmy mogli błyszczeć. Na przykład sportowiec, no to wiadoma sprawa, no, są sportowcy, którzy medali pucharów tyle zdobyli, no, bo byli utalentowani, prawda? Jeżeli jest biznesmenem, no to chciałby, żeby jego firma była reklamowana i tak dalej, czy przynosi dochód, czy nie, byle nie było głośno, to kiedyś ten dochód się pojawi. Jeżeli jest, no nie wiem, politykiem, no to chce być zawsze na pierwszej stronie gazet, prawda, czy trzeba, czy nie trzeba się wpychać na to parcie na szkło. Zaś jeżeli jest statykiem, no to chce mieć uporządkowane. Jeżeli jest sportowcem, no to chce być zawsze w reprezentacji, czy akurat formę ma, czy nie, bo jemu się to należy ze względu na staż, prawda? Z kolei, jeżeli przejdzie do fazy endodynamizmu, no to to musi przynosić korzyść. Jeżeli jest sportowcem, to niech mi zapłacą, prawda? No i sportowcy w wieku lat tam 30 paru już przechodzą na takie zawodostwo, że bez paczki pieniędzy to nawet nie będzie się oglądał. Musimy określić, kim jesteśmy. Musimy określić, kim jest nasz kontrahent. Czy mamy do czynienia z ludźmi młodymi, czy starymi. I ostatnia sprawa, którą Mazur nie pisał, bo nie miał czasu, to są właściwości efektowe. I o tym nie ma w książce. I o tym na swoich wykładach nie mówi pan docent. Ostatnio powiedział, że efektor ma jedną właściwość, drugą musiałem dopowiedzieć. Witalność. Efektor. To jest ten współczynnik koncentracji mocy C. Jeżeli jest duży współczynnik, ten współczynnik to jest duży efektor, działa silnie. Mały, słaby. Ale jeszcze szybkość działania efektora.
to jest pobudliwość. Szybko albo wolne. W związku z tym, proszę Państwa, mamy cztery temperamenty. Teraz sobie powiemy, co to jest temperament i jak się ma do właściwości efektora. Otóż mamy tak. Szybko, wolno. Silnie, spadło. Szybko i silnie działa choleryk. I choleryk bywa mylony z egzodynamikiem. Egzodynamik też działa szybko, ale ekspresywnie chce tą energię wydalić, natomiast niekoniecznie działa skutecznie. Natomiast choleryk działa szybko i silnie, bo tak jest, zawsze działa. Jako młody, jako stary zawsze działa szybko i silnie, z tym, że jako młody po to, żeby wydalić energię, jako człowiek dojrzały po to, żeby mieć porządek, po prostu jednym ruchem zrzuca wszystko z biurka, bo mu to przeszkadza. A nie dlatego, że jest egzodynamikiem, tylko dlatego, żeby mieć porządek na biurku już i teraz. Tak działa choleryk. Silnie, ale wolno działa, proszę Państwa, sangwinik. Sangwinik działa silnie, ale wolno. Jak mówi, to dobitnie, ale długo tłumaczy, aż do zrozumienia. Szybko i słabo, proszę Państwa, działa melancholik. Coś tam odmruknie, coś tam odpowie. A wolno i słabo działa flegmatyk. Powoli wszystko. I te właściwości efektora Mazur pominął, ponieważ uważał je za niesterownicze. Od tego, czy ktoś działa szybko, czy powoli, nie zależy, co chce osiągnąć. On po prostu taki jest. Musi to z siebie wyrzucić szybko, co nie znaczy, że akurat jest utalentowany, że akurat coś tam. W związku z czym cholerycy są szybciej zauważalni niż na przykład sangwinicy, bo sangwinik zanim się dobierze do mównicy, no to upływa trochę czasu, a cholerej szybko tam powie, powiedział i skończył, nie wiadomo dlaczego. Te właściwości efektora nie mają nic wspólnego z właściwościami sterowniczymi, ponieważ są tylko sposobem działania efektora. I to jest ta nowość, którą Państwu chciałbym zaznajomić. I proszę Państwa, no oczywiście nasze całe wychowanie szkolne to jest wychowanie flegmatyka, żeby powoli, słabo tam odpowiadał według testu, żeby jeszcze ten test był zgodny z tym, co zatestowano, czyli jakie wyobrażenia mieli autorzy testu, no bo się okazuje, że nasza zmarła noblistka oblała test na temat, co sądziła o swoim własnym wierszu. Słucham. I to są parametry sztywne, tego się... Nie. To nie są sztywne. Te nie są sztywne. Te nie są sztywne, czyli nie można je w toku tam, nie wiem, nauczania formować, tak? Moim zdaniem tak, chociaż niektórzy mówią, że nie. Natomiast naucza się ludzi po prostu, żeby tak szybko nie podskakiwali. Dzieci się mówi, no posiedź chwilę, no i w końcu to się tam... Ale to ta podświadoma chęć szybkiego działania, wie pan co, że chyba jednak przekonał mnie pan, że to mogą być właściwości sztywne. Do tej pory myślałem, że nie. No proszę ale bardzo. To może być też wynoszone z domu. Sposób zachowania, tak. Tak, bo małe dziecko przecież dużo bierze od rodziców. Tak. Uczy się od otoczenia, w którym żyje. Tak, no sposób zachowania się właśnie mówi, uczymy. W szkołach chce flegmatyków. Broń Boże choleryk w szkole, bo on zawsze uważany jest za rozrabiankę. Bo zresztą miałem takiego kolegę,
który był Arabem, nie? Studiował w Polsce. No i on bez przerwy miał właśnie takie uwagi, że od razu zauważał pewne nielogiczności, porównując język arabski z językiem polskim. Arabski jest inaczej, po polsku jest inaczej. Nie? I zawsze mówił, ale panie profesorze, bo po arabsku jest inaczej. Siadaj, słuchaj dalej, co się dowiesz. W każdym razie był jakby powiedzieć cholerykiem. Tych właściwości, ponieważ Mazur uważał je za niesterownicze, nie rozpatrywał, a my będziemy jednak je prawdopodobnie rozpatrywać. Przerwa. Nowości. Pierwsza sprawa. Obserwując działanie systemu autonomicznego, obserwujemy tylko i wyłącznie działanie efektoru, który jest wynikiem działania poszczególnych podsystemów. Podsystemów zaobserwować się nie da, ponieważ nie są to pojedyncze elementy. Funkcję korelatora na przykład pełni nie tylko system nerwowy, ale również włókna mięśniowe, o czym dowiedziano się mniej więcej w latach 1930, kiedy leczono żołnierzy, którzy odnieśli rany w czasie I wojny światowej. Neurochirurdzy ich tam cerowali, żeby ich przywrócić do społeczeństwa. No i jest takie prawo Kanona Rosenbluta, że nerw policzkowy, przecięty ogłankiem, powoduje takie drganie policzka. Ludzie mieli taki bardzo przykry, ten policzek im tam latał, ale podawano im lek. Okazało się, że po pewnym czasie to włókno nerwowe się nie zrosło, ale włókna mięśniowe dookoła zaczęły przekazywać te sygnały. No i ten policzek, co prawda taki troszeczkę sklęśnięty, się uspokaja. No człowiek mógł być na przykład sprzedawcą, bo nie odstraszał klientów, nie? Mógł robić tam cokolwiek, w każdym razie no, czuł się komfortowo. Pewne leki, które stymulowały przyrost mięśni, oddziaływały również na nerwy. Czyli impulsy nerwowe mogą być przekazywane przez włókna mięśniowe też. O czym się przekonują ludzie, którzy biorą tak zwane sterydy. Potem się okazuje, że koordynacja mięśni takich pakerów musi być od nowa robiona. Gość się musi uczyć po prostu, żeby skoordynować pracę, ponieważ no, cały czas te nowe warstwy mięśni chcą sobie same się sterować. I podobno ci wszyscy kulturyści, no, te pozy kulturystyczne muszą od nowa trenować, tak jakby pierwszy raz to robili. Nie wiem, czy to prawda, bo wiadomość jest z internetu, popularnej takiej dostępnej ogólnej literaturze się nie spotkałem. W każdym razie chodzi o funkcję. Funkcję korelatora pełni również na przykład układ immunologiczny, czyli układ odpornościowy. Uczymy się rozpoznawać choroby i na nie oddziaływać, prawda? A gdzie jest homeostat? Chirurg to najlepiej by go wydłubał, prawda, ponaprawiał i wsadził z powrotem. No, okazuje się, że homeostat jest w 8 różnych miejscach. W podwzgórzu, w pniu mózgu, w tarczycy, w gonadach, w nadnerczach i w gruczołach potowych. I tutaj no, niestety oddziaływanie na homeostat na tylko jedną z tych tkanek jest po prostu no, nieskuteczne, prawda? Dlatego też lepiej tu nie kombinować, bo zawsze kończy to się. Pan powiedział, że przepraszam, że przerwałem. Układ immunologiczny jest w pełni funkcji korelatora. Tak, pamiętam. A nie na przykład homeostatu? No, niekoniecznie. Być może również homeostatu, ponieważ odwraca oddziaływanie. Oddziaływanie niekorzystne zamienia na korzystne. Wiem na pewno, że się uczy, natomiast jak działa dokładnie się jeszcze nie dopytałem. O homeostat pytałem się profesora Rudolfa Klimka z Krakowa, endokrynologa. No i ten mi zaczął wymieniać, jakie tam hormony w tym układzie homeostatycznym występują. Przy 20 przestałem pamiętać. Teraz dopiero kolega mi podesłał
wykaz tych hormonów, które biorą udział w homeostazie, no i wymienił ich 24, a moim zdaniem powinno być jeszcze więcej, ale nie o to chodzi. Jest ich naprawdę bardzo dużo i oddziaływanie na homeostazę zawsze kończy się niepowodzeniem, ponieważ nie umiemy tych wszystkich skoordynować. Mam nadzieję, że się tego nie nauczymy. Bo homeostat po prostu odwraca oddziaływanie. Jeżeli jest za dużo energii w akumulatorze, to homeostat mówi dość, nie działamy. Jak się najemy, to jesteśmy ospali, prawda, nic nam się nie chce robić. Dlatego też na przykład uczenie się powinno być prowadzone na głodniakach. Wtedy na głodniakach szybciej się ludzie uczą, bo więcej krwi napływa do mózgu. Po najedzeniu się wszystko jest w brzuchu. No i dlatego na przykład wojsko dostaje gorącą zupę, grochówkę na śniadanie, prawda? Żeby w brzuchu było pełno, cieplutko jest, akumulator napełniony, a wojsko maszeruje, nie myśli o niczym, tam się będzie buntować, jak jest najedzone. Najedzone wojsko się nie buntuje, głodne, o tak. Bo jak tu spada, no to homeostat przekształca to w sygnał, no trzeba coś działać, głodny jesteś, to szukaj. No i wojsko głodne zwyciężało. Był taki wódz rzymski, Gajusz Juliusz Cezar, na pewno znacie postać. Zawsze zwyciężał z wojskiem głodnym. Raz jeden przegrał, kiedy jego wojsko było syte, oblegało jakąś tam twierdzę, ale zaopatrzenie wojska było znakomite, a tamci głodni z tej twierdzy nagle zrobili wypad i omal Cezara nie zatłukli. Wierni żołnierze zakryli go tarczą, trzy pociski w tej tarczy przechwycili. No i Cezar ograniczył relacje żywnościowe, że niby są trudności z zaopatrzeniem. No i nagle czujność straży była już taka, że następna wycieczka została odparta i miasto zdobyte. Fakt autentyczny. Dlatego też, proszę Państwa, od wszystkich tych parametrów zależy działanie efektora. Efektor działa w zależności od bodźców informacyjnych, od bodźców energetycznych, od starzenia się akumulatora i od zmian w pamięci koordynatora. W związku z czym, jakie parametry należy rozpatrywać, biorąc pod uwagę właściwości nas czy naszego otoczenia? Możemy rozpatrywać właściwości sztywne i niesztywne oraz sterownicze i niesterownicze. To, co Pan mi powiedział, a czego mówię. Sztywne. Nie. Sterownicze. I niesterownicze. I razem to jest osobowość. Psychologowie, ponieważ nie bardzo rozumieją, czy działalność efektora zależy od korelatora, czyli od naszej wiadomości, czy od akumulatora, czyli od naszego stanu energetycznego, mylą wszystko razem, ponieważ ta osobowość mi się zmienia. Na dodatek jeszcze własne wrażenia podkładają pod sygnał, jaki jest z korelatora. Jeżeli widzimy faceta w turbanie i z brodą, no to szukamy tu jakiegoś, czy on przypadkiem jakiegoś kindżału nie ma pod tym swoim ubiorem, bo to na pewno będzie jakiś albo talib, albo też inny Arab. A to, że facet akurat głowę sobie umył i zapomniał papierosów i tak się wybrał do kiosku, budząc panikę w całym mieście, no tak go odbieramy, ale to on wcale nie chciał tak na nas odbierać. Tak podobno było w Nowym Jorku, że facet w ręczniku na głowie z brodą taki, nie, wyszedł owinięty w prześcieradło i nagle panikę. Otóż właściwości sztywne i sterownicze to jest charakter. Właściwości sterownicze, ale nie sztywne, to jest pamięć. Wiadomości o sytuacji i o decyzjach. Tutaj właśnie psychologowie to mieszają. Wiadomości o sytuacji są inne, wiadomości o decyzjach są inne. Zależą od całej historii nauki. Od tego, jak się dziecko uczy, to zależy, czy dziecko wie, rozpoznaje sytuację,
to jest groźna czy nie groźna. My zawsze mówimy, nie ruszaj tu, jak się gaz pali, to nie ruszaj, bo ci oparzy. Tu nie ruszaj tego. Tu jest kontakt, ale nie wtykaj tam paluszka, bo... No i teraz są takie zatyczki do kontaktów. Nie wiem, czy są u was w sklepach, ale w Częstochowie są. Po prostu, żeby małe dziecko nie ruszało kontaktu, to się go zatyka raz na jutro i koniec. Dorosły wie, jak tą zatyczkę wyjąć, dziecko sobie nie poradzi. Kontakt jest bezpieczny. Dalej, sztywne, ale nie sterownicze. Napiszemy tutaj temperament. Od tego, czy ktoś szybko działa, czy nie, nie zależy to, co chce osiągnąć. No i nie sztywne i nie sterownicze, to jest wygląd. Co nie znaczy, że wygląd nie ma wpływu na ocenę danej osoby przez kontrahenta. Jak mówiłem, no, gość ubrany jak talib jest traktowany jak talib. Gość w panterce i z kałachem to może być akurat uczestnik jakiegoś tam paintballu, a może to być obca siła zbrojna, prawda? I bardzo już teraz wiadomo, bo zielone ludziki są wszędzie, co taki gość by mógł oznaczać. W każdym razie, proszę Państwa, kiedyś dla kawału brałem się w taki biały kitel asystenta, no i w pewnej tam uczelni zacząłem chodzić, prawda, mówiąc powszechny postrach, że jakiś nowy asystent przyszedł, będzie się czepiał, to po prostu wisiał kitel, tak się ubrałem. Także moja osobowość była postrzegana inaczej, niż jakbym był na przykład ubrany w jeans. Chociaż teraz na przykład jest luz bluz, no i wszyscy wykładowcy, żeby być tacy młodzieżowi, to chodzą w jeansach. Ostatnio byłem właśnie na konferencji naukowej, gość ubrany w jeansy, w jakieś takie wytarte łachy, okazuje się, że profesor nadzwyczajny jakiejś tam uczelni, ale on się chce przyjaźnić ze studentami, a studenci jak przyszli, no każdy jak spod igły, prawda, krawaciki, tutaj nie żadne gumki, tylko ładne węzełki, tutaj studentki, no bluzeczki białe, spódniczki czarne, jak na maturę przyszły, a ten taki jakiś łach, że nawet ochroniarz przyszedł zobaczyć, co to za tutaj facet się poniewiera, no ale miał tutaj taką winietkę, profesor tam nadzwyczajny, ochroniarz przeprosił, oddziaływanie na otoczenie, oddziaływujemy na otoczenie całą tą osobowością, w związku z czym trzeba dbać o siebie, no i ewentualnie rozpoznawać to, co ważne, od tego, co nieważne. Bo proszę Państwa, co jest sztywne? Sztywne są właściwości korelatora i właściwości akumulatora. No i właściwości homeostatu, który po prostu odwraca oddziaływania, bo ma reaktywne równo minus 1. Jak tu rośnie, to oddziaływanie tutaj spada. Jak tu spada, to oddziaływanie tutaj rośnie. Jeżeli jesteśmy zmęczeni, na przykład, no to bardzo dużo informacji, oddziaływanie tutaj rośnie, no to akumulator mówi, no to teraz odpoczynek spada. Jak z kolei mamy taki dyskomfort, że jest za mało informacji, nie wiemy, no to tu za mało, to teraz, no to zrób coś, działaj, rozpraszaj tą energię, to się coś dowiesz. Uderz, prawda, tupnij. Co robią ludzie, którzy są w ciemnym pomieszczeniu? Tupią i machają rękami, żeby znaleźć jakiś opór, jakąś informację. Tak robią wszyscy ludzie. Właśnie dlatego, że nagle zostali pozbawieni bardzo wielkiej ilości informacji odbieranych przez nasz wzrok. I teraz, proszę Państwa, bardzo ważna sprawa przy oddziaływaniu, to jest proporcja w tych bodźcach, którymi oddziaływujemy, ponieważ właściwości
naszych receptorów są no, sztywne. Jeżeli widzimy, to lepiej już widzieć nie będziemy. No, okulary sobie można założyć, ale więcej komórek nerwowych wokół już mieć nie będziemy. Tyle, ile mamy, to mamy. Jeżeli słyszymy, to też no, mamy pewien słuch. Jeżeli mamy dobry węch, no, można go stracić przez przeziębienia motoryczne. Ja kiedyś miałem lepszy nos niż teraz, ale seria przeziębień w czasach studenckich jeszcze pozbawiła mnie połowy przynajmniej przyjemności z rozpoznawania zapachu. To samo z, powiedzmy sobie, ze zmysłem smaku. Też te zmysły mogą być osłabione, ale lepsze już nie będą. Dlatego też używając jakichś tam sposobów oddziaływania, proszę Państwa, musimy dobierać do własnej możliwości, do właściwości tego naszego kontrahenta. I co? Podstawowe nieporozumienia są na linii męsko-damskiej. Kobiety są średnio bardziej inteligentne niż mężczyźni, w związku z czym do kobiet trzeba mówić dłużej i unikać bodźców kojarzących się negatywnie, że tak powiem, ze strachem. Nie straszyć, tylko przekonywać, że jest świetnie, będzie jeszcze lepiej. Kobieta się tam boi sama. To wtedy oczywiście sytuacja nagle się robi klarowniejsza. Nasze wyobrażenia o decyzjach są troszeczkę inne i, proszę Państwa, nasze oddziaływanie będzie skuteczne. No i w internecie są takie właśnie wzorce ofert reklamowych. Jest kilkanaście nawet firm, które piszą takie wzorce ofert reklamowych. No i wszystkie, ale to wszystkie są skierowane do kobiet. Dlaczego? No to są wzorce amerykańskie. W Ameryce kobiety dokonują 85% zakupów. Po prostu mężczyzna uważa, że jeżeli mu są potrzebne żyletki, to idzie, kupuje żyletki i wychodzi. Natomiast kobieta idzie do sklepu, kupuje żyletki, ale tam jeszcze mogą być, nie wiem, perfumki, mogą być jeszcze coś tam. Przypomina jej się, że trzeba zrobić pranie, więc jeszcze coś tam. W związku z tym zakupy kobiet są o wiele bardziej rozbudowane. Bardziej, że dla mężczyzny no, maszynka do golenia to jest przyrząd jednorazowy, się wyrzuca i koniec. Natomiast dla kobiety no, ważny jest jeszcze kształt, a czy to, co prawda sama tego nie używa, ale czy tym się nie zatniesz, czy to ci będzie do brody pasowało, czy to i tamto. Czyta instrukcję obsługi mężczyźni bardzo rzadko. Taki dowcip. Co robi Polak, jak mu nic nie wychodzi? Czyta instrukcję obsługi. Najpierw kombinuje, potem kobieta odwrotnie. Najpierw czyta instrukcję obsługi, no a potem się okazuje, że ta instrukcja obsługi zawiera szczegóły, o których nie wiedziała, że na przykład do użycia tego proszka należy jeszcze dodać zmiękczacz wody, prawda? Że ten proszek do prania dopiero ze zmiękczaczem ma odpowiednią wartość pralniczą. Mówię to jako przykład, prawda? W związku z czym no, te zakupy kobiet są bardzo rozbudowane. Dlatego też dla kobiet ta oferta musi być naprawdę rozbudowana. Następna sprawa, proszę Państwa, to jest percepcja barw. Mamy teoretycznie taką samą percepcję barw, natomiast przeciętny mężczyzna potrafi nazwać 120 kolorów, przeciętna kobieta potrafi nazwać 20 tysięcy kolorów. Rozróżnia je tak dalece, że dla niej ten kolor, na przykład yellow banana, to jest inny niż yellow pomarańcz, niż coś tam i tak dalej. No jest taki właśnie sketch jakiegoś kabaretu, że przychodzi facet do sklepu z farbami i mówi, poproszę farbę. Jaką? Żółtą. Ale jaką? No żółtą. Proszę Pana, Pan nas obraża, my mamy 64 odcienie barwy, ale daj mi Pan farbę żółtą. Przychodzi kobieta i mówi, poproszę yellow Bahama 15. No to jest klientka, proszę Panią, ale my mamy jeszcze yellow Bahama 14, mamy jeszcze, może Pani, no czego Pan chce? No żółtą.
To jest różnica między zakupami. Dlatego też dla kobiet ta oferta musi być o wiele bardziej bogata, urozmaicona i dobrze się kojarząca. Wtedy te oddziaływania są skuteczne. Bo proszę Państwa, w recepcji, czyli w odbiorze rzeczywistości, bardzo ważne jest to, że receptor przekształca bodziec we wrażenie bodźca. My oczami swoimi dostrzegamy mniej więcej 4 miliony, czyli 4 miliony komórek, czyli 4 miliony szczegółów przez 1,25 sekundy, czyli jeszcze raz 25, to jest wiele milionów szczegółów na sekundę. Natomiast jako wrażenie dochodzi do nas około 1000 bitów, czyli tych szczegółów na sekundę. Tyle rozpatrujemy. Reszta nam się z czymś kojarzy. Inaczej zapchałby nam się ten korelator, zaburzyłby było szczegół. Jeżeli słyszymy, to słyszymy około 10 tysięcy bitów na sekundę, co znowu przekształca się na około 1000 bitów na sekundę. W związku z czym, proszę Państwa, trzeba dobierać wrażenia tak, żeby te wrażenia były, proszę Państwa, skojarzone z innymi wrażeniami. No i teraz przejdziemy do bardzo ważnej rzeczy, mianowicie w jaki sposób w korelatorze przetwarzana jest ta właśnie energia korelacyjna, dostarczona przez wrażenie. Otóż w korelatorze tu jest tutaj potencjał receptora, że potencjał receptorowy VR. Jest jeszcze punkt potencjału decyzyjnego. Potencjał perturbacyjny i potencjał homeostatyczny. Cztery punkty różne. Potencjał decyzyjny skieruje decyzję. Potencjał perturbacyjny kieruje emocje do homeostatu, a tu odbiera refleksję. To się teraz, tu powstaje pewien pod wpływem wrażenia pewien potencjał. I ta energia zaczyna się rozpływać. Jeżeli ta droga przewodności między potencjałem receptorowym a potencjałem decyzyjnym ma dużą przewodność, powstaje decyzja odruchowa. Tu jest odruch. Ale do tego samego punktu może przyjść podobne wrażenie. I wtedy mamy skojarzenie dwóch decyzji. No i odruch Pawłowa. Państwo znacie, że psu podawano mięso i naciskano dzwonek. Dzwonek dzwonił, pies dostawał mięso i zaczynał się ślinić. Po pewnym czasie na sam dźwięk dzwonka pies zaczynał się ślinić. W związku z czym wrażenia skojarzone z innymi wrażeniami powodują podobne, proszę Państwa, reakcje. Jeżeli usłyszeliśmy kiedyś huk piorunu i no, aż to nas zatrzymało, to na następny huk jakiś tam będzie się nam kojarzyło z piorunem, prawda? Będziemy szukali, gdzie tutaj coś zagrzmiało i trzeba by było się gdzieś tam schować. Zwierzęta, które są chowane w domu, na przykład na odgłos grzmotu głupieją. Miałem takiego psa, który strasznie bał się burzy i no głupiał. Trzeba było być przy nim, go uspokajać, że to nie jest nic strasznego, po prostu ta burza przejdzie i tak dalej. To samo z innymi zachowaniami, po prostu no. Byłem przez wiele lat inspektorem pracy. Przyszła kontrola. Rany boskie, co się wtedy działo? No skojarzenie poprzedniego wrażenia, że poprzedni kontroler nakładał mandaty
następne kontrole, no to będą mandaty, to najlepiej, żeby nikogo nie było, zakład zamknięty i koniec. Nie? No i wiele zakładów prywatnych w ten sposób robiło, że jeżeli się rozeszła wieść, że tutaj będzie inspekcja, spuszczali psa wielkości tej ławy, prawda, bramę zamykali, nie ma nikogo, zakład zamknięty, panie inspektorze, no jak otworzymy, to pan przyjdzie. Kiedy? No nie wiadomo, no wie pan, taka sytuacja gospodarcza i tak dalej. Wyobrażenia były tak właśnie skorelowane. I odruch po prostu, już nie myśleli, po co przyszedł, na co przyszedł. No, jak przyszedł, to może miał jakiś powód, może jakaś skarga, to przyjdzie jeszcze raz. W każdym razie wrażenie bardzo silne powoduje odruch. Całe nasze, proszę Państwa, wychowanie polega na tym, żebyśmy odruchowo reagowali na pewne sprawy. Jeżeli jesteśmy kierowcą samochodu, to na widok czerwonego światła musimy nacisnąć hamulec stop, bo inaczej będzie nieprzyjemny dzwon tak zwany. I tak się długo szkoli kierowca, że ten widzi, zapalił się przed nim czerwony stop pojazdu przed nim, to już nie trzeba mu mówić hamuj, tylko hamuje. No jak hamuje, to przy okazji jeszcze, żeby silnik nie zwiast, trzeba by było nacisnąć sprzęgło, prawda? Więc dwa odruchy przy jednym wrażeniu mogą być dwa odruchy. Może być skojarzenie odruchu z innym odruchem. Jak obracamy kierownicę w lewo, to jednocześnie kierunkowskaz w lewo. Mamy dwa odruchy, prawda? Ktoś mówi, no skręć w lewo, no to skręcamy, ale i kierunkowskaz. Jak nie mamy tego odruchu, no to może być nieprzyjemnie. I proszę Państwa, mogą być skojarzone decyzje. Jeżeli na przykład skocz po papierosy, to przy okazji kup zapałki. Nie? Dwie decyzje, no, przyniosłeś papierosy, ale zapałek nie ma. To są takie właśnie o służących, którzy wykonują dokładnie polecenia panów, ale nie kojarzą dwóch decyzji. Nie? Że posłałem cię po papierosy, no, a zapałki, no, pan nie mówił. Nie? Także zresztą bywają też inne, czasami zabawne, czasami wręcz tragiczne sprawy. No, jednej pani zginął pierścionek. No i oczywiście na służącą, że ona ten pierścionek ukradła. Ona się zaklina, że nie. No, no tam cię pani położyła. Jak to? No pani położyła pierścionek pod łóżkiem i on tam leży. No i rzeczywiście policjant się schyla, pierścionek leży. Bo jej się zamiatanie pod łóżkiem nie kojarzyło z wyjmowaniem z pod łóżka jakichś tam, skoro tam leżą, no to one tam powinny leżeć, prawda? Także te skojarzenia są wykorzystywane na przykład w reklamach, że skojarzymy, no powiedzmy sobie, markę Adidas z wygodnym obuwiem. Ale obuwie jest wygodne, w związku z tym inne przedmioty, które są, jakby powiedzieć, wspomagają nasz komfort, też mają markę Adidas. Najpierw zaczęli od butów, potem no, dres marki Adidas, też wygodny, taki rozciągliwy, prawda, nie krępujący ruchów. Potem rękawiczki marki Adidas, no bo może być zimno. Potem jeszcze nawet piłka była marki Adidas, tylko z piłek chyba się wycofali. W każdym razie wszystko, co służy do sportu i wygody, ma markę Adidas, skojarzenia dwóch bodźców, prawda? Adidas kojarzy się z wygodą. No i marka Mercedes. To jest wygoda, ale też szyk, elegancja, bogate wyposażenie. No to jak Mercedes, to musi mieć poduszki z przodu, z tyłu, z boku. No z spodu jeszcze nie ma, nie wiem czemu, ale mogłyby być. No w każdym razie poduszek jest więcej niż biegów, skrzyni biegów. Skrzynia biegów oczywiście automatyczna i to jeszcze tam na pół biegi podzielona. Jeszcze tam parę innych bajerów, no bo skojarzenie jest. Widzę Mercedesa, no to jest bus wygodny i tak dalej. Potem ja wsiadam i nie mogę pasów dopiąć, bo ten Mercedes nie jest na mój rozmiar robiony.
Okazuje się, że fotele w Mercedesa są robione na rozkaz właściciela. Był taki polski samochód marki Polonez. Ten miał takie fotele, że każdy na tym fotelu mógł usiąść i był bardzo lubiany przez oficerów amerykańskich. Ponieważ Amerykanie są raczej tacy bardziej napakowani frytkami, nawet niż ja. I oni tam na tych fotelach się ładnie mieścili. Nie było żadnych tam ograniczeń. No i ten pojazd miał jeszcze jedną miłą cechę, mianowicie silnik był zawieszony tylko na jednej śrubie. Przy czołowym zderzeniu silnik wchodził między siedzenia i drzwi się automatycznie otwierały. Także nie było problemu z wyciągnięciem nawet kompletnie pijanego oficera, który wjechał w słup, bo pasy dało się odpiąć i gościa z otwartych drzwi wyciągnąć. No to tylko trzeba było dwóch, bo on był ciężka. No i przez jakiś czas eksportowaliśmy polonezy właśnie na wyposażenie oddziałów amerykańskich stacjonujących w Niemczech. Amerykanom polonez kojarzył się z bezpieczeństwem. Nam nie bardzo, no bo u nas, jeżeli ktoś doprowadzi do wypadku, to jest już takim patałachem, że no, trzeba mu nabrać prawo jazdy, bo nie umie jeździć, jak to, nie wyhamował. Także proszę Państwa, skojarzenia tych dwóch wrażeń są bardzo, bardzo istotne. Mamy zrobić przerwę? Zmienimy tylko. Że my chcemy oddziaływać skutecznie na otoczenie, no to wrażenie, jakie na otoczenie wybieramy, musi być skojarzone z pozytywnymi wrażeniami albo z negatywnymi. Jeżeli chcemy kogoś zachęcić do działania, no to kojarzymy mu się pozytywnie. Jeżeli chcemy zniechęcić, no to kojarzymy mu się negatywnie. Jeżeli mamy do czynienia, powiedzmy sobie, z klientem, który ma coś kupić, no to jeżeli do klienta, który ma coś kupić, przychodzi oberwany jakiś tam facet, niedomyty jeszcze i śmierdzący smarem, no to taki facet nie sprzeda po prostu, bo się źle kojarzy. Chyba że już poprzedni klient no, był u jakiegoś mechanika, który osobiście robił tam samochód, umazany tym smarem wylazł spod samochodu i ten właśnie umazany smarem mechanik mu się kojarzy dobrze, bo on osobiście pod tym samochodem leżał, coś tam naprawia. Natomiast elegancki facet w komputerze, który przychodzi z komputerkiem, w garniturze przychodzi z komputerkiem, podłącza komputer, no mu się, co to za naprawa jest, jak komputer wszystko pokazał, że trzeba tam wymienić cewkę i gość no, bierze cewkę, bo już ma, prawda? Nawet bankietów nie zawija, wymienia cewkę, proszę bardzo, możesz pan jechać, należy się tam ileś złotych. No co to za mechanik? Zależy, jakie ktoś ma poprzednie wyobrażenie o tych mechanikach, co on właśnie tam wiedział. W tej chwileczce naprawy samochodów polegają raczej na wymianach modułów. Kiedy miałem samochód marki Trabant, potrafiłem zrobić wszystko sam, bo w Trabancie była tylko jedna, jedyna żaróweczka, ładuje czy nie ładuje prądnicę. Poziom paliwa patykiem się sprawdzało, oleju nie było wcale, chłodzenie powietrza nie było żadnej tam chłodnicy, a silnik można było za pomocą śrubokrętów i kompletu kluczyk rozebrać na kawałki, potem go poskładać i pasowało. Teraz już takich samochodów się nie produkuje, bo były zbyt, powiedzmy sobie, paliwochłonne. Nie za dużo paliwa spalały, wydajność była mniejsza. W drodze do wydajności zaczęła się komplikacja mechaniczna, a teraz już nawet elektroniczna. Tego się bez komputera po prostu nie da zrobić. To jeszcze trzeba mieć komputer do właściwego modelu, bo nowszy model ma już inne wskaźniki i coś tam nie ma. Ale mówimy do tego, jak się skojarzyć prawidłowo klientowi. Jeżeli Państwo macie zakład licencji, na przykład mówię zakład remontowy samochodów, to pierwsze wrażenie to musi być gość, który umie obsługiwać komputer, prawda? I wszystkie części są w komputerze i mówi, że ta część, no jeżeli nie mamy, to tam ma kolega, czy trzeba sprowadzić. Natomiast jeżeli macie warsztat, który robi na przykład blacharkę, to tam facet z komputerem się kojarzy pewnie, bo on mi tutaj sprowadzi nowe blachy, tylko że o wiele drożej, a ten samochód potrzebny jest do przewozu
powiedzmy sobie, dzieci do przedszkola dwa razy dziennie tam i z powrotem, prawda? Jeżeli będzie nawet grubo na dwa palce szpachli, no i tak ten samochodzik pojedzie tam i z powrotem, bo autobus zlikwidowali i mnie to wystarczy. Trzeba dobrać sobie to wyobrażenie do sytuacji. Ja osobiście ubrałem się w garnitur i krawat po to, żeby Państwo wiedzieli, że po pierwsze Was szanuję, to jest naprawdę ładny krawat, mi się podoba. Po drugie, proszę Państwa, że staram się wyglądać jak przynajmniej wysokiej klasy urzędnik państwowy, który dostanie na krawat i chodzi w takim właśnie krawacie. Kojarzy się z czymś, co będzie pisane, mówione i tak dalej. No gdybym przyszedł ubłocony, prawda, ze szpadlem w dłoni, kojarzyłbym się być może z ogrodnikiem. Wykład o sadzonkach byłby przyjęty jako właściwy. Niestety, ja na tym się nie znam, może kiedyś przeczytam coś i opowiem właśnie w tym ubiorze. Druga sprawa to jest kojarzenie tych odruchów. Jeżeli widzimy no, faceta, który jest w krawacie, to z pewnością on się nie będzie awanturował. Jest nawet takie powiedzenie z jakiegoś tam filmu kultowego, że facet w krawacie jest mniej awanturujący się. W związku z czym nie ma co się awanturować, bo to nie jest ten facet, na którym awantura zrobi wrażenie. Prawda? Jest porządnie ubrany, no to będzie się prawdopodobnie porządnie zachowywał, chociaż w tej chwili ochroniarze też są bardzo porządnie ubrani, a zachowują się czasami nieodpowiednio. Policja no, też chodzi w ładnych mundurach, a czasami zachowuje się jak nie tak jak trzeba. Takie filmy są w internecie, nie o to chodzi. Musicie wpływać na otoczenie za pomocą parametrów osobowości, które są niesztywne. Wygląd, nie? Staranny wygląd już budzi zaufanie. Facet, który ładnie w krawacie, jak ja bym tak poszedł ubrany do banku, to zostanę mile przywidziany, no ile pan kredytu potrzebuje, no i dopiero patrzą, że tam to, no bo, a proszę pana, tyle to nie, no bo coś tam jeszcze, ale tyle to tak. Można już od razu zacząć oddziaływać na otoczenie. Druga sprawa to trzeba mniej więcej przewidywać, jakie odruchy się będą kojarzyły z waszym już pierwszym widokiem. Jeżeli ktoś kontrolowany przez inspektora pracy, prawda, zobaczy następnego faceta, który wyciąga legitymację, no to odruch będzie, od spodu jest taki przycisk, bzzzt, i ci, co nie trzeba, z zakładu wychodzą, prawda? A panie inspektorze, tutaj kawka, herbatka, co pan chce, pan dyrektor zaraz pana przyjmie, tu książka kontroli, proszę się wpisać. Za chwilę tych, co nie trzeba, już w zakładzie nie ma, a dwóch facetów z miotłami zamiata zakład. Taki odruch na widok tego, na to wrażenie. Wielostronny tam odruch powstał w zakładzie pracy na podstawie wiadomości, które zakład pracy już kiedyś tam odniósł. Trzeba by było poznać, że tak powiem, historię człowieka, z którym się ma do czynienia. Jeżeli ktoś, nie wiem, z domu odniósł taki sposób zachowywania się, bardzo ciężko go będzie od tego oduczyć. Jeżeli w domu na przykład jest tak, że dzieci milczą, nie mając do gadania, to one na lekcji tak samo nic nie będą mówić, bo one czekają na przerwę. Wtedy dzieci mogą mówić, jak dorosłych nie ma. Bywają takie domy. Trzeba tą historię tego obiektu sprawdzić. No i bywa też zresztą to, jakby powiedzieć, no, przerysowane. Był taki polityk, nazywał się Parys, chodził w takim płaszczu, który kiedyś nazywał się Prochowiec, w takim płaszczu przeciwdeszczowym, miał taki berecik z antenką. No i to miało udawać powstańca warszawskiego. Nikt się już w takie stroje nie ubiera w tej chwili, nawet 20 lat temu się ludzie w te stroje nie ubierali, w związku z czym facet no, budził zdziwienie. Jakieś przebieranie, za co mu chodzi, nie zrobił kariery politycznej. Natomiast no, inny człowiek, prawda, nagle przestał chodzić w krawacie i był taki bardziej klasorobotniczy.
zdjął krawat, w związku z czym no, dostał wyraźnie więcej głosów. Tak? Leszek Miller w swojej kampanii najpierw występował w czerwonym krawacie, przemawiał jak choleryk silnie i dobitnie, że będzie walczył, a potem już zdjął sobie krawat, to znaczy, że jest takim właśnie robotnikiem, no i SLD wygrała, prawda? Bo skojarzenie było, że no, robotnik to będzie walczył o klasę robotniczą, ale walczył o klasę ale własną. Może tutaj się mylę, przepraszam, jeżeli kogoś czytę, ale chodzi o to odruchy, prawda? Że facet bez krawata to jest taki trochę równiaka, a ten w krawacie to jest sztywniak. No i skojarzenie decyzji, no to jest jak sztywniak jest, no to musimy być sztywni, prawda? Tutaj żadnego polewania nad stołem, co najwyżej polewanie pod stołem. Prawda, panie inspektorze, tutaj do pokoiku, tu jest jakiś koniaczek. Ależ panie dyrektorze, no ale tu nikt nie widzi. Nie, to ja prowadzę samochód, przyjadę bez samochodu, bardzo mi miło. No rzeczywiście sytuacja się zrobiła taka, że wrażenie jest, że dyrektor jest przyjazny, bo się chce napić, prawda? W Polsce, jak się ktoś chce z kimś napić, to jest zaproszenie do Brudelschaftu, do daleko idącej przyjaźni. W innych krajach byłby to nawet dysonans. Jeżeli Chińczyk chce kogoś poczęstować alkoholem już na pierwszym spotkaniu, to znaczy, że chce go opić i wykorzystać, nie? Bo oni takie mają wyobrażenie o przeznaczeniu alkoholu. Tam alkohol jest uważany za środek do zmiękczenia, czy wręcz ubezwłasnowolnienia przeciwnika, żeby już nie tak pijany, że podpisuje wszystko, co mu się da. A policja tak działa. Proszę? Policja u nas tak działa. Możliwe, w każdym razie. Dają takie informacje. Możliwe, wie pan, no w każdym razie to oddziaływanie na otoczenie za pomocą skojarzonych wrażeń, skojarzonych odruchów i skojarzonych reakcji jest bardzo skuteczne. No i tutaj troszeczkę trzeba mieć talentu i troszeczkę też wiadomości o wyobrażeniach o sytuacji, wyobrażeniach o decyzjach naszych kontrahentów. Byłem z moją klasą maturalną na wycieczce w Petersburgu. Lat temu już 10. W każdym razie kolega z mojej klasy maturalnej jest pułkownikiem lotnictwa. Ukończył wyższą szkołę sztabu generalnego imienia Frunzego, Wydziału Lotnictwa, właśnie wtedy jeszcze w Leningradzie. I miał tam znajomych, też emerytowanych pułkowników. I oni mówią, słuchaj, tu jest taki śmigłowiec, który lata nad Petersburgiem, startuje z Wyspy Wasilewskiej, to się umówimy, nie? I przelecicie się, tam po $30 dacie, co to dla was, wy macie wysokie emerytury, my tu biedujemy. No i rzeczywiście emerytura tego mojego kolegi jest wyraźnie wyższa niż jego kolegów w Rosji. W każdym razie siadamy sobie do tego właśnie śmigłowca i mechanik wyciąga stakańczyk, butelkę i nalewa do tego stakańczyka i podaje. No i pierwszy kolega, który to wziął, wypił cały stakańczyk. No nie, to był gest przyjaźni, to miało starczyć dla wszystkich. No, w śmigłowcu nie ma 20 szklaneczek, to jest tylko jedna. Zakręcił ten stakańczyk, schował i coś tam powiedział po rosyjsku nieprzyjemnego o Polakach. Polacy się dziwią, co się dzieje. No chciał się zaprzyjaźnić, a spotkał po prostu człowieka, który nie zna dobrych obyczajów. Trzeba było troszeczkę wypidać koledze i tak dalej, jesteśmy przyjaźni. Także czasami Polacy, a potem jest opowieść, że no ruskie to piją z szklankami na pokładzie samolotu. No nie, no szklankę mają jedną, ale napić się mogą wszyscy. Tak to bywa z tymi niewłaściwymi wyobrażeniami. Trzeba troszeczkę wiedzieć, jakie są wyobrażenia skojarzone, co się z czym kojarzy. I do tego potrzebna jest ta właśnie nauka porównawcza o cywilizacjach, bo w różnych cywilizacjach różne rzeczy się z różnymi rzeczami kojarzą. Polak jak się uśmiecha, to znaczy, że jest przyjaźnie nastawiony. Jak to, Rom, żeby nie powiedzieć cygan, jak się uśmiecha, to się poddaje. Jeżeli cyganka się uśmiecha, to znaczy, że się poddaje mężczyźnie i on jest jej władcą. Jak ty się uśmiechniesz, to cię okradną, bo ty się poddałeś. No i tak próbowali kiedyś w Czechach okraść naszą budowę pewni ludzie, że tak powiem. No i jak się okazuje, że jednak my się nie damy, to byli bardzo zdziwieni, doszło do ekscesów, ale w końcu przyjechała policja z takimi pałami i rozstaliśmy się, no prawie, że w zgodzie, minus 2 worki cementu. Można powiedzieć,
poszło na zero. I dopiero nam ci policjanci, no co ty tam, uśmiechałeś się, no to ty głupi jesteś, to się poddałeś. Dlatego też będziemy sobie o tym mówili może później, bo ta nauka jest dosyć rozległą wiedzą. Mówimy tylko o skojarzeniach. Takie skojarzenia są i takie skojarzenia trzeba brać do głowy. Teraz ciekawsze, że energia receptorowa dopływa do punktu, gdzie gromadzą się potencjały perturbacyjne i powoduje emocje. I to jest wyobrażenie o sytuacji. I emocja może być, proszę Państwa, albo, żebym się nie pomylił, albo wzrastać, albo maleć. Jeżeli to za chwilę wyłączyć kamerę, bo no ja uznałem, że to jest świetna okazja, żeby stamtąd się oddalić szybkim krokiem i w ciągu 10 sekund byłem 100 metrów dalej od tej sytuacji, w związku z czym nie brałem już udziału w następnych etapach tej sytuacji. Znam ją z opowieści kolegów, którzy po podbijaniu przyszli do akademika, bo uważali, że to jest okazja do zademonstrowania swojego niezadowolenia. W każdym razie, proszę Państwa, dla mnie ten bodziec był tak silny, że wyobrażenie o decyzji znika stąd. To jest awersja, to jest, przepraszam, dezaprobata tej sytuacji. Ale proszę Państwa, może być tak, że między tymi bodźcami też przechodzi jakiś przepływ i to jest, proszę Państwa, świadomość. Przy czym, nazywając ten przepływ świadomością, nie wyjaśniamy sobie, co to jest świadomość, tylko że przepływ między potencjałem perturbacyjnym kierujący energię do homeostazy, a potencjał refleksyjny sprowadzającym jest z powrotem, to jest świadomość. Zwykle tą świadomość można zaobserwować już teraz na bardzo dokładnych obserwacjach mózgu na podstawie działania pod wzgórze. Na jawie pod wzgórze działa inaczej niż we śnie. We śnie, proszę Państwa, tu świadomości nie ma. Nie ma przepływu między takimi dwoma, proszę Państwa, ośrodkami w podwzgórzu. W związku z czym, no, oczywiście były eksperymenty, co tu zrobić, żeby ludzie w ogóle nie spali. No to by trzeba było tutaj połączyć to jakimiś tam drutami. Eksperymenty wszystkie skończyły się tragicznie. Ci, którzy poddawani byli, to zresztą więźniowie, wszyscy, no niestety, stracili swoje zdolności umysłowe. I po prostu zmarli. Wiadomości o tym, ponieważ no, eksperyment się nie udał, to trzeba było z internetu usunąć, bo w internecie jest tylko to, co się Amerykanom udaje. Jeżeli coś się nie udaje, to czasami coś tam błyśnie i znika. Amerykanom udaje się zawsze wszystko i na tym polega ta legenda amerykańska. To jest ładne do amerykańskie, bo im się wszystko zawsze udaje. Dobrze. Proszę Państwa, w związku z czym jak przebiega proces decyzyjny? Otóż proces decyzyjny przebiega tak, że wrażenie, potem wrażenie,
powodują potencjał receptorowy. Potencjał receptorowy powoduje wyobrażenie o sytuacji albo odruch lub i odruch. To powoduje emocje, homeostaz przerabia ją na refleksję, co powoduje wyobrażenie o decyzji i dopiero decyzji. Jak Państwo widzą, między bodźcem stimulus a reakcją R jest cały łańcuch różnych oddziaływań. Nie ma oddziaływań natychmiastowych. No to wszyscy wiedzą, że sportowiec najbardziej wytrenowany, żeby wystartować z dołków, potrzebuje ułamka sekundy czasu. No ułameczka sekundy czasu. Choćby był nie wiem jak wysportowany, jego opóźnienie jest jakieś tam i to ma znaczenie dla wyniku. W tej chwili setna część sekundy to już jest bardzo dużo. W związku z tym gość, który w dołkach startuje o setną część sekundy później, ma, jak to się mówi, przekichany na starcie, bo ten odruch ma mniej wyrobiony niż ten, który startuje. W tej chwili wszyscy wykwalifikowani starterzy po prostu odliczają. Raz, dwa, trzy. Nie? I na trzy wszyscy startujemy. No chyba, że gość mówi trzy i nie strzela, tylko trzy i pół. Nie? I wtedy jest obsuwa, bo wyniki są dużo słabsze. Bywały takie właśnie próby nieuczciwego sędziowania, można powiedzieć. Nie w rytmie ten starter podawał komendę i kończyły się albo falstartem, albo też dyskwalifikacją. W końcu zdyskwalifikowano sędziego też, powtórzono całe liście. Chodzi o to, że ten odruch był skojarzony z wrażeniami. Raz, dwa wrażenia, że to jest rytmiczne, będzie trzy, żeby... Ale, proszę Państwa, przez cały czas psychologowie mówią, że jest bodziec i relacja. Tego wnętrza w ogóle nie biorą pod uwagę. A to wnętrze jest bardzo rozbudowane. Bo oprócz wyobrażeń, to refleksja zależy jeszcze od stanu energii w kumulatorze. Jeżeli wskutek dynamizmu ta refleksja polega na tym, że w akumulatorze energia spada, prawda? Moc spada. W związku z tym refleksja jest taka, że no jest aprobata działania. Aprobujemy coraz to nowe decyzje, poprzednio żeśmy nie aprobowali. Na przykład no, gość, który jest głodny, ukradnie dlatego, że jest głodny, prawda? Aprobuje tą decyzję, bo jest głodny, energia w akumulatorze mu spadła, on musi coś robić. Ale gość, który jest bogaty, nie przestaje się bogacić tylko dlatego, że jest bogaty, bo energia mu spada i mówi, no rób coś dalej, gromadź to bogactwo. I to właśnie jest przyczyną, że ludzie nie zmieniają swoich nawyków tylko dlatego, że się zestarzeli. Stary bogacz w dalszym ciągu gromadzi bogactwo. Teraz zresztą była taka fajna historyjka, że Warren Buffett, najbogatszy podobno człowiek świata, wręcz wydziedziczył swoje dzieci. Powiedział im, że jak chcą zarabiać, to niech sobie zarabiają. Na start dostali wykształcenie i tam jeszcze coś. No i stosunki ojca, prawda? No i znajomość firmy ojca. W tej firmie pracowali, wiedzą jak firma, jak działa, niech sobie działają. A on ani grosza nie popuści, prawda? No i oni pokornie oczywiście się zgodzili. I natychmiast do firm prawniczych, czy ojciec może ich wydziedziczyć, już są zapytani. Gość ma 86 lat, w związku z czym do setki mu zostało tylko 14. No ale on nie chce się pozbywać majątku, niczego nie chce. Z kolei inny, bardzo bogaty człowiek, właściciel Microsoftu, Bill Gates, stwierdził, że prawdopodobnie jest statekiem, tyle mu wystarczy, w związku z czym wszystkie nadwyżki przekazuje do różnych fundacji. No ale on jest raczej endostatekiem niż statekiem,
Bo po pierwsze, no w tych fundacjach jest jego porządek, po drugie, te fundacje szkolą ludzi dla jego firmy. Daje ogromne pieniądze, no ogromne jak na nasze pojęcie, do Indii na szkolenie programistów. I to jeszcze z różnych klas społecznych, również tych najniższych pariasów szkoli. A żeby nie było konfliktów, no to jest tak zwana open space, czyli otwarta przestrzeń, taki labirynt, w którym siedzą ci programiści. No ale ci z kasty wyższej siedzą w lewej, a ci po prawej. No, oczywiście bliżej do ubikacji mają ci z kast wyższych niż ci z kast niższych, no bo nie da się open space tak urządzić, żeby wszyscy mieli do ubikacji ten sam dostęp. Chyba, że będą zamknięte pokoje z prysznicem i ubikacją, ale to jest tylko dla menadżerów najwyższego stopnia, prawda? Żeby nie oddalali się zbytnio od pulpitu sterowniczego. W każdym razie, proszę Państwa, zmiany w dynamizmie mają pewien, aczkolwiek niezbyt wielki wpływ na refleksję. W związku z tym decyzje tego samego typu podejmowane w różnych fazach życia są różne. No i Mazur podał sposoby, w jaki, powiedzmy sobie takie tabele, w którym wyszczególnił, jakie są sposoby decydowania poszczególnych grup dynamizmów. I tam jest 35 praw Mazura, które są zgodne z rzeczywistością, ale zawsze z góry na dół. Jeżeli wiemy, jakim dynamizmem jest obdarzony czy obarczony dany osobnik, to przewidzimy, jak się będzie zachowywał. Natomiast z tego, jak on się zachowuje, nie można określić dynamizmu. To, że dziecko zabiera dziecku zabawkę, to nie dlatego, że jest endodynamikiem, tylko chce się pobawić. Chęć zabawy jest tak wielka, że nie panuje nad sobą, po prostu zabiera zabawkę dziecku drugiemu i no jest oczywiście awantura. To, że Janko muzykant był grał skrzypce, to nie dlatego, że był złodziejem, tylko że był muzykalny. Talent przeważa. To, że powiedzmy sobie, o, nie wiem, czy czytaliście, bo teraz tego nie ma już w lekturach obowiązkowych, powieść Wiktora Hugo Nędznicy, o tym, że był taki, Jean Valjean się nazywał, rzemieślnik, który ukradł bochenek chleba, żeby nakarmić swoje dzieci, został skazany na rok galer. No ale na galerach był buntownikiem, więc za pierwszy bunt dostał 2 lata i tak dalej. W końcu siedział 20 lat na tych galerach i cały czas się buntował. Wreszcie uciekł. Za nim podążał inspektor policji, cały czas go śledził i śledził. W końcu go aresztował. Ten Jean Valjean mówi, że on odcierpiał na tych galerach 20 lat za bunt, a teraz pomaga ludziom. Zgromadził pewien majątek i pomaga ludziom. Jeżeli go aresztuje, skaże na galery, ci ludzie pójdą na nim. No i ten inspektor pracy, inspektor policji najpierw go aresztował, bo tak należało, a potem go wypuścił, bo tak należało. W końcu, nie mogąc rozstrzygnąć tej rysterki, chciał sobie strzelić w łeb, żeby tą rysterkę rozstrzygnąć. Jean Valjean go powstrzymał, no gość w końcu wylądował chyba w klasztorze. Już nie pamiętam, jak to się kończyło. W każdym razie statek miał 2 decyzje do podjęcia i nie mógł tej rysterki rozstrzygnąć. No przestępcę trzeba zamknąć, ale ten przestępca siedział za niewinność, a teraz pomaga ludziom. To nie jest ten sam człowiek, który 20 lat temu ukradł bochenek chleba. Teraz on jest bogaty, bo jego warsztat prosperuje. Także proszę Państwa, wyobrażenia sytuacji, zamykać przestępcy, wyobrażenia o decyzji, no ale za co, to jest dość istotny powód, dla których obecna nasza sytuacja cywilizacyjna jest taka stresująca. Teraz w telewizji, ale tej internetowej, jest opowieść o policjancie, który nie chce nakładać mandatu, w związku z tym zwolnił się z policji. No nie może za niewinność, ponieważ każda kontrola samochodu ma się skończyć mandatem, no to może być taka, jak mi opowiedział kolega, że zatrzymuje go kontrola drogowa i mówi 200. Za co? Mam szukać?
No oczywiście 200 i spokój. W każdym razie, proszę Państwa, w mojej instytucji też tak było, że każda kontrola ma się kończyć mandatem. No ja protestowałem. No i dobrze, no w każdym razie było to zgodne z moim przekonaniem, aczkolwiek odbijało się wyraźnie na mojej pensji. No ale to było dawno, w tej chwili jestem już na emeryturze i wygłaszanie takich herezji no nie powoduje żadnych zmian, ponieważ w ZUS-ie to nie ma w ogóle żadnego znaczenia, co ja myślę. Ma znaczenie tylko, jakie papiery przedłożyłem z poprzednich zakładów pracy. Czy tam w ogóle coś robiłem, czy nie, to jest istotne. Ważne jest, że tam byłem, pobierałem pensję, miałem emeryturę. To też jako wyobrażenie sytuacji. Proszę Państwa, w związku z tym przejdziemy teraz do rozeznania właśnie tych charakterów. Jak się zorientować w tym, jaki ktoś ma charakter? No już mówiliśmy o tym, że o dynamizmie świadczy wiek. Do mniej więcej 40 roku życia wszyscy jesteśmy egzostatykami. Kobiety dłużej, mniej więcej do 55 roku życia. Mężczyźni nieco krócej żyją. Być może żyją bardziej intensywnie, w każdym razie średnia długość życia mężczyzn jest wyraźnie krótsza. Ale też średnio kobiety są egzostatyczkami nieco dłużej. Po czym poznać, że ktoś przechodzi w okres statyzmu? Po pierwsze, zmienia się podejście do sprawy. Ja w wieku dokładnie 42 lat miałem takie przewartościowanie pojęć. Chodziło o prostą sprawę, zapłatę za nadgodziny. Jeżeli posyłano mnie na kontrolę związaną z wypadkiem przy pracy, no zdarzył się wypadek, trzeba rozpatrzyć w niedzielę. Proszę bardzo, w niedzielę żona szła z dziećmi do kościoła, a ja biegałem gdzieś tam po zakładzie, spisywałem, oglądałem, robiłem fotografie. I nie upominałem się o wynagrodzenie, no bo to należy do moich obowiązków. Czasami mi dawano wolne, czasami mnie to nie obchodziło. W wieku lat 42 nagle upomniałem się o nadgodziny. Że przepracowałem niedzielę, ale no za niedzielę to mi się należą nadgodziny. No i moje faux pas było tego typu, że mieliśmy limit nadgodzin, który był wyczerpany. A ja tu się zgłaszam o kolejne nadgodziny. Limit wyczerpany, jak tu gościa zapłacić. Jak inspekcja pracy nie zapłaci swojemu pracownikowi, no to popełnia przestępstwo. Szef zaczął kombinować, jak tu się wymiksować z tej sytuacji, no ale przecież się nigdy nie upominałeś. No nie upominałem się, no ale się należą. No to czemu się upominasz? No bo się należą. Gość nie mógł zrozumieć, że mnie nagle zmieni się cały wszechświat. Co mi się należy? No to się, ja się tamte, które mi się należały, nie upominam. To było, ale te to mi się należą. A że nie ma w limicie, a bo ty jesteś za pieniędzmi. Nie, ja nie jestem za pieniędzmi, mi się należy. No to jak ci się nie podoba, to sobie znajdź inną robotę. Tak? Dobrze. No to jak mi szef da 2 lata bezpłatnego urlopu, to ja pójdę pracować na budowę, zobaczymy ile zarobię. Tak się nadołem. No ale ponieważ miałem znajomego dyrektora przedsiębiorstwa budowlanego, który miał roboty za granicą, no poszedłem do niego i mówię, że no panie dyrektorze, czy ja bym mógł się załapać za granicę, ponieważ chciałbym parę groszy zarobić, bo w inspekcji pracy was nikogo nie ukarałem, za to mi pensję obniżyli, no chciałem to jakoś sobie tego, no ale jakie pan ma doświadczenie zawodowe? No byłem 12 lat kierownikiem budowy. Gdzie? No w hydrobudowie. Zadzwonił do hydrobudowy. No był taki, dobrze tam działał. No to proszę bardzo, mamy tu nowy kontrakt. Proszę bardzo. No i nagle się okazało, że ja się upomniałem o pieniądze i nawet się uzyskałem. To nawet wtedy było dosyć sporo. No potem się okazało, że Balcerowicz tak pokombinował, że jednak sporo to nie było. Nie o to chodzi. Upomniałem się o coś, co mi się należało, a do tej pory się nie upomniałem. No i potem już było, że no się należy, to mi się należy. I druga sprawa, ludzie chcą mieć coś własnego.
coś takiego, żeby było tylko dla nich. Oni to właśnie tymi handami wypracowali i tak dalej, i tak dalej. I najlepszy taki przykład to był na Ojcu Chrzestnym. Ojciec Chrzestny 2. Jest tam właśnie scena, jak starszy brat, mniej uzdolniony od tego młodszego Al Pacino, chciał mieć własne przedsiębiorstwo, ale brat go po prostu delegował zawsze jako zastępcę, jakoś tam pomocnika. Już nie miał, jak to się mówi, drygu. No, nie był utalentowanym przedsiębiorcą. Co się podjął, to czegoś tam nie dopatrzył, to padało. Były straty. Ale konkurencja powiedziała, nie no, ciebie tu brat sekuje. My ci tutaj damy takie przedsiębiorstwo, że ho, ho, tylko ty musisz nam tutaj pewne szczegóły rodzinnego przedsiębiorstwa przekazać. I gość sprzedał brata. A co zresztą dostał kulkę w łeb, bo mafia nie przebacza. Takie są zasady. Jego brat nie był endostatykiem. Nie chciał zwiększać, tylko nieposłusznego trzeba odstrzelić nawet własnoręcznie. Takie są zasady tego typu działalności. Jeżeli ktoś taką działalność prowadzi, musi być na to po prostu przygotowany. Albo bezwzględna wierność, albo kula w łeb. I proszę Państwa, kiedyś Was to czeka. No, w tej chwili może Pan już to przechodzi, czy przeszedł. Ja to przeszedłem, Was to czeka, żebym Cię na to przygotowałem. Nagle zacznie Wam zależeć na czym, o coś będziecie walczyć. No, w zasadzie przypadek decyduje, czy znajdziecie jakąś taką sytuację, czy nie. No, być może będzie, nie wiem, upadające przedsiębiorstwo do przejęcia, będzie nowy rodzaj działalności do zrobienia. No, wy wszyscy jesteście sportowcami. W tej chwili rehabilitacja. A czy takie przejście może wystąpić wcześniej? Może. Znaczy, szczerze mówiąc, nawet występuje. Bracia Kaczyńscy wcześniej przeszli właśnie to przejście i zaczęli się troszczyć o siebie. I szybciej się starzeją. To naprawdę. No, jeden z braci Kaczyńskich został internowany, a drugi stwierdził, że dlaczego ma być internowany, kiedy nie musi. No i nie został internowany. No, oczywiście są teraz teorie spiskowe, że to na polecenie, coś tamtego. Moim zdaniem ten internowany tak jest, przyjął na siebie, żeby bronić brata. W każdym razie, proszę Państwa, być może się tu mylę, no, ale oni mieli wtedy po 30 kilka lat. Bo to było 30 parę lat temu. Teraz mają po 60 parę lat. Następna faza zmiany dynamizmu. Jeżeli po czym jeszcze poznać? Ludzie zaczynają siwieć. To jest oznaka właśnie utraty mocy, no, żeby wyprodukować karotem, który jest barwnikiem, potrzeba pewnej ilości energii. Jak tej energii nie ma, to się nie produkuje. Ja ładnie wyglądam, bo siwieje mi broda. Jak sobie brodę okoszę, proszę bardzo, wyglądam młodziej. Jakbym miał siwą brodę, no to już bym wyglądał na swój wiek prawdopodobnie. Są ludzie, którzy siwieją szybciej. Prawdopodobnie ich organizm starzeje się szybciej i szybciej zostaną tymi statykami. Będą chcieli mieć coś własnego. W mojej firmie, to już przerabiałem to parę razy, ludzie, którzy są w wieku przedemerytalnym, po pierwsze chcą mieć większy zarobek. W związku z tym trzeba było ich premiować. Po drugie chcą mieć własną szafkę. Szafka ma dwoje drzwiczek, zawsze jedne drzwiczki były jednego, drugie drugiego. Nie. Tych przed emeryturą musiał mieć szafkę podwójną. Jedną dla siebie, drugą na narzędzie. Po trzecie własny komplet narzędzi. To są tylko jego, nikt go nie... No a taka już najwyższa forma to jest miejsce w magazynku na jego, tylko właśnie tam narzędzia. I żebym nie patrzył, co on robi po godzinach, żeby on sobie tam skubał, dłubał. Wtedy chłopak jest zadowolony bardziej niż z pensji. W związku z tym, jak macie pracowników, którzy przekroczyli 40, no to musicie ich wyraźnie premiować tymi bonusami, jak to się mówi, że no... firma, nie wiem, organizuje wyjazd jakiś, ale pierwszeństwo mają ci, którzy mają większy staż. No to jest raczej naturalne, prawda? A ci jednocześnie są tymi bardziej endo
ludźmi, w związku z czym no, będą się starali odwdzięczyć, bo na to sobie właśnie zasłużyli. Wy ich doceniacie, oni będą was doceniać. Ale też, proszę Państwa, ludzie, którzy przekroczyli 40, zaczynają się obawiać przyszłości. Jak jesteście ubezpieczycielami, sprzedajecie ubezpieczenia, to młodym, no to tam ubezpieczenie posagowe dla dzieci wydaje się mrzonką. Natomiast w wieku lat 40 to już się chętnie takie ubezpieczenie, już dzieci co prawda są w szkole średniej, ale im się takie ubezpieczenia posagowe wykupuje, no bo za 10-20 lat to będzie już spora garść pieniędzy, która pozwoli dziecku przeżyć i tak dalej. Macie na przykład własne mieszkanie, no ale trzeba by jeszcze wybudować dom dla dziecka, a może dwa domy, no jak was stać, to nawet blok dzieci, w zależności od tego, jak jesteście posażeni. Najprostsza sprawa, kiedyś za czasów, prawda, słusznie minionych, to były ogródki działkowe. Dla zasłużonych pracowników były ogródki działkowe. To był kawał własnej ziemi na dożywocie i tam można było stawiać anketankę, tam można było robić grilla i tam można było siać co kto chciał. A jeżeli udało się jeszcze tam czarnej ziemi gdzieś z budowy zdobyć, no to już naprawdę wszyscy byli uchachani, bo te plony rosły i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie, kiedy byłem kierownikiem budowy, działkowcy bez przerwy mnie nachodzili, żeby im tam wywrotkę czarnej ziemi, bo wie pan, tu sam piach jest i tak dalej, i tak dalej. Wiem, jak to było i do tej pory tak jest. Także trzeba to brać pod uwagę, jeżeli macie takich właśnie kontrahentów. Młodzi ludzie chcą mieć barwne, no to trzeba im dać barwne. A starsi ludzie chcą mieć praktyczne i oszczędne. W związku z czym wybierają tańsze proszki, tańsze jakieś tam produkty, no nie przebierają, powiedzmy sobie, w zestawach żywieniowych. Wystarczy tam jeden gatunek masła lub napis, że to jest masło i oni się tym zadowalają. Natomiast młodzi ludzie chcą mieć i takie, i takie, i takie, i żeby jeszcze można było się popisać kolegą, że to są żelki tam laskające, że tam coś tam jeszcze. W każdym razie te oferty muszą być zróżnicowane w zależności od właśnie wieku. Także, żeby sobie zdobyć ludzi, musicie im robić sytuację zgodną z ich charakterem. Młodych trzeba ustawiać sytuacje, które mogą się popisać i otrzymają pochwałę. O, proszę bardzo. To jest bardzo prawidłowe podejście. Ludzie, którzy prowadzili ten klub, młodych wysyłali na zawody. Proszę bardzo, tu jest pierwsze miejsce, trudno dociec, kto je otrzymał, ale można się chwalić, to ja, ten puchar. To proszę bardzo. Natomiast, proszę Państwa, wielkim błędem wychowawczym szkoły stoików, taka szkoła filozoficzna, jest powiedzenie Zenona Skitionu, był taki filozof, że cnota jest nagrodą samą w sobie. Otóż nie. Cnota ma być nagrodzona. No i już w starożytności sobie żartowano. Żart w swojej książce Quo Vadis umieścił Sienkiewicz, że z takim stoikiem był Seneka, wychowawca Nerona, który chciał go wychować na człowieka uczciwego, prawdziwego Rzymianina, odważnego i tak dalej, ale go za to nie chwalił. W związku z tym został odsunięty, a Neron podobno powiedział, że można być stoikiem, jak się ma 1000 stołów cyprysowych. Seneka był bardzo bogaty. Rzeczywiście w swoich posiadłościach miał stoły cyprysowe. Na filmie Pasja jest taka opowieść, że Pan Jezus zrobił jeden z tych stołów właśnie dla tego bogacza. Jeszcze ten stół miał takie szufladki, służył za biurko. Wtedy to był wynalazek. Seneka bardzo lubił długo siedzieć w nocy przy lampie i arkusiki papieru sobie chował do szufladki. Przeważnie były to mowy procesowe, bo on był adwokatem. Z tego miał olbrzymie pieniądze.
W każdym razie, gdybyście Państwo chcieli blat tego stołu zobaczyć, to zapraszam do Częstochowy, bo na odwrocie tego blatu święty Łukasz z Antiochii namalował Matkę Boską. Do tej pory jako sztuczka rękodzielnicza obraz, znaczy ten blat jest niezniszczony, on się nie rozleciał. Przez, no nie wiem, 1900 ileś lat. Ale nie o tym chciałem mówić. Mówię o tym, że trzeba się popisać. Trzeba dla popisu coś zrobić. Seneka nie musiał się popisywać, bo był bardzo bogaty. W związku z tym to, co miał, to 1100 cyprysowych mu wystarczało. Natomiast stoikom niekoniecznie. Dlatego też, jak chcecie dzieci wychowywać w poszanowaniu dobrych obyczajów, to je trzeba po prostu chwalić. I to jest po prostu niedoceniane. Moi wnukowie chodzą do różnych szkół. W jednej ze szkół nauczycielka przykładała się do roboty, oceniała każdą pracę dzieci, a miała ich 30. Starsza pani, ale chciała sobie pozyskać dzieci, więc zawsze było albo wspaniale, albo coś tam było. Dziecko widziało, że praca była oceniona pozytywnie, że jest zauważona. I wszystkie dzieci uczyły się no, lepiej niż przeciętnie. Natomiast inna nauczycielka... Dzień dobry. Mogę na przerwę. Proszę Państwa, omówiliśmy sobie pokrótce sprawę, co robić, jeżeli naszym kontrahentem jest inny system autonomiczny, ale to tak z grubsza. Szczegóły na następnym spotkaniu. Już będziemy rozpatrywać sprawę, kiedy kobieta, a kiedy mężczyzna. To jest chyba bardziej ciekawe. Przynajmniej dla części z Państwa, którzy jeszcze nie są żonaci. A dla tych, którzy żonaci, to dopiero będzie ciekawe. Mogli to wprowadzać w życie dosłownie po przyjściu do domu. Ale to mówię tylko z zachęci, bo oddziaływujemy nie tylko na ludzi, ale też i na organizacje. Jest taki dowcip o 8 dniu stworzenia. 8 dnia Pan Bóg się przebudził i stworzył organizację i dał jej władzę nad ludźmi. I niestety, proszę Państwa, organizacje mają zupełnie inne potrzeby i zupełnie inne oddziaływania niż poszczególni ludzie. W starożytności był taki dowcip, który... Znaczy dowcip, no powiedzenie. Podobno Hannibala, który zwrócił się do Rzymu, żeby pozwolili mu żyć spokojnie gdzieś na odludziu. Chciał sobie po prostu na emeryturze kwiatki podlewać, bo już wszystko przygrał. Senat odrzucił jego żądanie, żądając po prostu zlikwidowania tego osobnika raz na jutro. No i w Senacie Hannibal miał bardzo dużo znajomych, kolegów jeszcze z czasów sprzed wojny. Razem handlowali niewolnikami i jeszcze paroma innymi produktami. No i powiedział tak. Senatores boni viri, senatus mala bestia. Senatorzy to dobrzy ludzie, poczciwi ludzie, ale senat to jest złośliwa bestia. No i niestety wkrótce potem rozstał się z życiem. W każdym razie zbiór poszczególnych ludzi tworzący organizację ma już inne właściwości niż ci poszczególni ludzie. Jest oczywiście kilkanaście różnych teorii społecznych. My sobie przedstawimy jedną, mazurowską, która jakoś nie jest szczególnie lubiana, bo wskazuje na bardzo dużą ilość pracy, którą należy włożyć, żeby się to wszystko uporządkowało tak, jak należy. Przez wiele lat propaguję tę teorię. Za każdym razem, przynajmniej do wczoraj, mówiłem, że w związku z tym należy zmienić dotychczasowe oddziaływanie. No i błąd, no jak to zmienić? Po co? Jest taki blackout, czyli taki sketch ze skoczeniem dosyć dziwnym, jeszcze z czasów kabaretu Stodoła. Prelegent mówi. Okazało się, że teoria nie zgadza się z praktyką. Co robić, towarzysze? Co robić? Zmienić teorię. Błąd. Zmienić praktykę. Błąd. Zmienić, że się nie zgadza. Błąd. Co trzeba zrobić? Zmienić okazało się.
Nic się nie okazało, nic nie trzeba robić, prawda? Okazało się, że według cybernetyki dotychczasowa nauka jest błędna. Co trzeba zrobić? Zignorować cybernetykę i wszyscy są zadowoleni. I dopiero całkiem niedawno sobie przypomniałem o tym właśnie i od tej pory już artykułu nie będę kończył, że trzeba coś zmieniać. Tylko, że taka ciekawostka, taki kwiatek do kożucha, no i może to się przyjmie. Bo w rozwoju nauki, proszę Państwa, jest tak. Jak jeden facet z czymś występuje, to się wygłupia. Jak dwóch facetów z czymś występuje, o, chcą być oryginalni. Mazur i Kosecki chcą być oryginalni. Jak trzech facetów z czymś występuje, o, to jest bunt. Już trzeciego nie można dopuścić do publikacji. Ale jak pięciu facetów z czymś występuje, nowa teoria naukowa. No i w ciągu wielu lat mojej działalności raz nam się zdarzyło, że był kolega Kosecki, ja i kolega Dorobek na tej samej konferencji. Wybuchłby bunt, kiedy konferencję podzielono na tak zwane panele. Każdy z nas prowadził wykład w innej sali, w związku z czym w publikacji zbiorowej ani kolegi Dorobka, ani mnie nie zamieścili, tylko docenta Koseckiego. No to jeden facet, no to się wygłupia, można go spokojnie pominąć. Mówię to nie dlatego, żebym się skarżył, po prostu chcę, żeby Państwo wiedzieli, dlaczego ciężko się czegoś tam dopatrzyć takiej podstawowej sprawy. Bo proszę Państwa, na czym polega zorganizowana, każda zorganizowana działalność? Po pierwsze, trzeba w tej organizacji przedstawić cele. I ktoś, kto ten cel przedstawia, to jest postulator. Postulat. Coś ma być zrobione. Postulator określa cel. Ale do tego musi mieć realizator. Realizator. Są metody. Postulator mówi, co chce mieć zrobione, a realizator mu mówi taką i taką metodą, ja to zrobię, czy my to zrobimy. Ale jak? Bo musi być jeszcze jak. I to jest optymalizator. Postulator mówi, to i to chce mieć zrobione, a optymalizator mówi jak. I optymalizator przekazuje, to jest jak, a tu jest kto, czy czym, do efektora. Na podstawie informacji, na podstawie zasilania. Tu jest zoptymalizowana informacja, a tu jest zoptymalizowane zasilanie. W związku z tym w każdym celowym działaniu musimy rozpatrywać, co jest do zrobienia, jak to zrobić i kto to zrobi. Wypełnianie tych funkcji może być rozdzielone, a może być skupione w jednym. Ja na przykład chcę podrapać się w ucho, w związku z czym biorę ten ołówek, no i drapę się w ucho, bo mnie tu zastąpiło. Proszę? Proste, proste. Ale mogę powiedzieć na przykład mojej kochanej żonie, że coś mi łazi po plecach, strzepnij mi tego pająka, a żona mówi, to nie pająk, tylko ci się wydawało, bo to jest listek. Spadł na marynarkę, usłyszałeś, boisz się pająka. W każdym razie optymalizator sprawdził, jak to zrobić, nie? I realizator, moja żona, mi strzepnęła ten listek. Może być tak, że ja mówię, chcę, nie wiem, zrobić doktora. No to chcę uzyskać doktora. No to ja to muszę zrobić, ale jak? No to idę do pana docenta Koseckiego i mówię, chłopie, musisz mieć publikację, musisz to. No dobra, no to mam. Potem się okazuje, że są jeszcze inne sprawy. No w każdym razie ta optymalizacja była niepełna, bo jeszcze trzeba było mieć promotora, z którym trzeba się było zgadzać. To był problem. I recenzenta, który by zrozumiał, o co chodzi. No i tak kolega Dorobek ostatnio miał pod górkę, ponieważ owszem, miał promotora, który wiedział, o co chodzi, z promotorem się zgadzał, ale recenzenci nie wiedzieli, o co chodzi i trzymali mu tak długo recenzję, aż się sprawa przedawniła. Chłopak musi od procedury od nowa
nie robić. W każdym razie, ponieważ każda z tych funkcji może być wypełniona albo nie, to sytuacji, w jakiej znajdują się ludzie w przedsiębiorstwie, jest, proszę Państwa, 8, a nie 3. I tu jest sprzeczność z marksista. Marksiści mówili, że burżuazja określa celem, a celem jest zysk. Jej właściciele określają. Robotnicy wykonują, no optymalizator to już nie była klasa, tylko warstwa społeczna. Ta inteligencja to tak pracuje dla tej burżuazji, ale właściwie to dla robotnika, tak, właściwie to ona też jest niepotrzebna, bo robotnik to wszystko potrafi. No i z tego można, proszę Państwa, taki hieroglif chiński napisać, to jest właśnie system społeczny. I teraz sposoby odczytywania. Klasa robotnicza jest podstawą. No to jest na dole, to jest podstawa. Ale powinna być u góry. No to odwracamy się, okazuje, że cofamy się w rozwoju. Bo jest awangardą, czyli w przodu. No to wszystko gdzieś do góry leci nie wiadomo co. A także zapleczem i wszystko nagle spada. To są właściwości tego hieroglifu. W rzeczywistości też tak jest. Akurat ten wzorzec odpowiada rzeczywistości, odpowiada naszym wyobrażeniom. Rozpatrzymy sobie wszystkie 8 możliwości, w jakich człowiek może występować w organizacji. Może być tylko optymalizatorem, tylko postulatorem, tylko realizatorem. Ale może być i postulatorem, i realizatorem, i optymalizatorem, i realizatorem, i optymalizatorem, i pod realizatorem, i może wszystkie 3 funkcje spełniać, a także, czego w ogóle do tej pory nie rozpatrywano, może obsługiwać tory sterownicze, przekazywać informacje, to robi biurokracja. No i w teorii Mazura, ani Koseckiego, ta biurokracja nie jest uwypuklona, nie to, że nie ma. Mazur mówił, że jest niepotrzebna, natomiast Kosecki mówił, że jest bardzo potrzebna. Natomiast jej rola była tak pominięta, bo biurokracja się ma słuchać. No, no, no. Według najnowszych badań Uniwersytetu Poznańskiego Wydział Ekonomiczny 78 tam z groszami procent przepisów wprowadzonych w Polsce w roku 2014 służy tylko i wyłącznie biurokracji. Tych przepisów się ukazało 1100, nie wiadomo ile. Po prostu 3 dziennie to, jeżeli licząc tylko dni powszednie, to 5 dni. 5 przepisów dziennie. No, taka jest płodna nasza biurokracja. Przepisy tylko i wyłącznie dla siebie. Obsługując tory sterownicze. Bo mamy w takim razie takie sytuacje, w których można występować w procesie produkcyjnym. Można tak. Raz, dwa, trzy, cztery, osiem, a tu jeszcze. Można postulować. Nie postulować. Można realizować i nie realizować. I można jeszcze optymalizować i nie optymalizować. I tak. Jeżeli wykonywanie danej funkcji oznaczymy jedynką, zaś niewykonywanie zerem, to będziemy mieli tak. Postuluję P, jedynka. Nie optymalizuję O, zero. Nie realizuję R, zero. Tylko postuluję. Dawniej to się nazywało decydenci, a obecnie się nazywa inwestorzy. Obecnie własność zbiorowa przeważa na świecie. Bardzo rzadko ktoś jest pojedynczym właścicielem firmy. Nawet taki bogaty człowiek jak Warren Buffett ma tylko 30% akcji Coca-Coli.
Gdyby miał więcej, to by sam pokazał sprzedać, bo był po prostu w sytuacji uprzywilejowanej, ale to jest właściwe prawa amerykańskiego. W każdym razie on postuluje. Ma być zysk z Coca-Coli. Optymalizacja ma zarząd. No i realizacja robotnicy. A w drugim końcu tabeli będzie tak. Postuluje 0, optymalizuje 0 i realizuje 1. I to są robotnicy. Tu jest inwestor. Dawni decydent, dawni burżuazja, to jest robotnik. To są, na tej tabelce akurat wyszły tak na rogach dwie dawniej antagonistyczne klasy. Okazało się, że ten podział jest niepełny. Ale jeszcze może tak, postuluję, owszem tak. To mi to raz, kurczę, to jest za dużo mi tego. Tutaj, nie postuluję. Nie postuluję, postuluję, nie. Optymalizuję, nie. Zaraz, nie optymalizuję, nie realizuję, nie postuluję. To jest ta biurokracja. To są trzy zero, tak? Same zero. Teraz postuluję tak. To niepotrzebnie tutaj, to jest niepotrzebne. Postuluję tak. Tu postuluję tak. Optymalizuję tak. Realizuję nie. Postuluję, optymalizuję, nie realizuję. To są, proszę Państwa, właściciele, którzy są jednocześnie optymalizatorami. Czyli powiedzmy sobie, właściciele firmy, jacyś tam, dyrektorzy, którzy są udziałowcami, na przykład, jest dyrektor udziałowcem i to są, proszę Państwa, i teraz tak, nie postuluję, postuluję nie, realizuję nie, optymalizuję tak. Ci, którzy optymalizują, to są, proszę Państwa, zarządcy. Tylko optymalizm. Powołuje się zarząd, zarząd no, ma tam biuro projektów, które tam coś wykombinuje, optymalizuje działalność. Zarządcy, inżynierowie. Teraz postuluję, teraz tu ci co postulują, ale i realizują, tak? Optymalizuję, tak? I realizuję, tak? Wszystko robię. To jest rzemieślnik. Ale ten, który postuluje nie, optymalizuje, tak? I realizuje, tak? To jest nadzorca, brygadzista.
No i jeszcze są tacy, którzy postuluje tak, optymalizuje nie i realizuje tak. Nie, to już było. Nie było. Nie było. Nie było tego. Oj, to przepraszam. Ci, co wybierają sobie optymalizatora, to są spółdzielcy. Bo postulują, żeby była spółdzielnia, realizuje on, a optymalizatora to spółdzielnia. A tutaj jest przedsiębiorca. No i jeszcze, nie optymalizuje, to mamy tego. W każdym razie, proszę Państwa, rewolucja polegałaby na tym, żeby nie było postulatora. Bo wtedy, jak nie ma postulatora, to, proszę Państwa, znika, nie ma inwestorów, nie ma wyzysku, nie ma postulacji. No ale tak być nie może. Ktoś musi postulować, więc rewolucja polega na tym, że ta strona tabelki przychodzi na tę stronę i wtedy, proszę Państwa, robotnik staje się spółdzielcą, ale brygadista to już jest tak jak rzemieślnik, zarządca to już jest tak jak kiedyś przedsiębiorca, no, biurokracja otrzymuje najwięcej uprawnień. Przy każdej zmianie rewolucyjnej, kiedy się starą grupę postulatorów likwiduje, najwięcej uprawnień to ma biurokracja. Najlepszy dowód, rewolucja na Węgrzech w roku 1919 w lutym. Komuniści na Węgrzech przejęli władzę pod dowództwem takiego faceta, on się nazywał Kun, miał na imię Bela. No i Węgrzy mówią Bela Kun, a Polacy Kun Bela. Nie, odwrotnie. Oni mówią Kun, bo oni pierwsze nazwisko Kun Bela, a my Bela Kun. W każdym razie był pochodzenia mniej węgierskiego niż reszta załogi. W każdym razie, proszę Państwa, taką biurokrację wprowadził, że w ciągu 2 tygodni w Budapeszcie zabrakło maszyn do pisania, bo wszyscy musieli ze wszystkiego pisać sprawozdania. No i oczywiście ta rewolucja upadła, bo po zapisaniu sprawozdań nikt nic nie robił, bo nie wiedzieli jak zarządzać. Nie byli do tego przygotowani. Robotnicy, proszę Państwa, w czasie Komuny Paryskiej, tak, w ciągu 3 miesięcy produkowali, tylko nie umieli tego sprzedać. Były całe hałdy towarów niesprzedanych, no bo rząd paryski, rząd wersalski powiedział, że z Paryża niczego nie będziemy kupować. Nie potrafili sprzedać, zostali z towarem. Rząd Wersalu opanował sytuację. Niemniej teoretycy rewolucji mówili właśnie, że robotnicy potrafią się zorganizować i produkować. No dobrze, produkować potrafią, tylko sprzedać nie. A tutaj nie tylko chodzi o produkcję, chodzi jeszcze o sprzedaż. Bo proszę Państwa, ten system, który żeśmy sobie nakreślili, ma jedną wadę. Reaktywność jest plus 1. Że co? Reaktywność postulatora jest plus 1. On zawsze nakręca działanie. W związku z tym bardzo łatwo wpada w sprzężenie zwrotne rozbieżne. Gość, który umie produkować, będzie produkował. Żeby ten system działał, musi być tutaj bocznik, taki inny cel niż ten, który mówi. Produkuje i sprzedaje. Bardzo dawno temu był taki Chińczyk, który sprzedawał maszyny. Na niego mówili Janciu, ale pisał Hechianki, jakiś tam coś tam. W każdym razie partia chińska delegowała go, żeby kupił maszyn z NRD. Wiadomo, bo Niemcy się zjednoczyli, no ale wiadomo, że NRD może troszeczkę te maszyny są gorsze, ale no może tam da się coś do Chin sprowadzić. Chiny w latach 90. cierpiały na niedobór maszyn. No po prostu wszystko robili ręcznie, było drogie. Mimo taniej siły roboczej. Dopiero jak tych maszyn nakupili, to się zrobili paniska. No i ten zaczął to kupować, no ale towarzysze, którzy mu patrzyli na ręce, spojrzeli na tabliczki zmianowe. No,
jest obrabiarka, kupryninówka, ganznowa, nieśmigana, niedotykana, zakonserwowana. Rok produkcji 1950. Nic na niej nie produkowane, bo to była obrabiarka służąca do naprawy gąsienic czołgowych na wypadek wojny w jakiejś tam noży wojskowej było. Sprzedali mu to w cenie złomu, nie? No i w Chinach go jedniczyli, co za chłam tutaj sprowadzasz, ale po drodze była Polska i on w Polsce sprzedawał te maszyny tam takiemu innemu facetowi, który mówił, no całkiem nówka nie śmigana, ma nawet łożysk, nie ma tylko panewki. W związku z tym bardzo łatwo się naprawia, z tym, że nie miała osłony na uchwyt samocentrujący. W związku z czym no, nie powinna być w ogóle dopuszczana do obrotu. Do mnie ta sprawa wpłynęła, no i najpierw mówię, panie, jak dam donos do urzędu skarbowego, to urząd skarbowy zgodnie z ówczesnym prawem nałoży na pana grzywnę w wysokości 100% obrotu. Cały zabiorą panu zarobek, bo ona nie ma deklaracji zgodności z polskimi przepisami, bo nie ma tego uchwytu. No jakby miała, a to proszę pana, to jeszcze musi pan mieć deklarację zgodności dla pojedynczego egzemplarza. To dorób pan jeszcze taką kółeczkę na narzędzia i to będzie pojedynczy egzemplarz. Zgłoś pan to jako wniosek racjonalizatorski i wtedy pan sobie tą deklarację zrobi, nie? I urząd się odczepi. A wszystko poszło o to, że był wypadek. Nie było osłony na uchwyt samocentrujący i element w tym uchwycie chwycony niewłaściwy palnął faceta w głowę. To prawda, gość za duży wiór nastawił, no ale to jest inna sprawa, on w ogóle nie powinien tam pracować. Nie miał ani wykształcenia, ani umiejętności, ani uprawnień, nic do tej maszyny. No ale był to, uruchomił, no i zrobił kuku. W każdym razie, proszę państwa, ten właśnie Chińczyk w takiej rozmowie bardzo zaprzyjaźnionej, z tym, że miał słabą głowę i usnął w talerzu, musiałem zapłacić rachunek, opowiadał mi, jakie jest chińskie podejście do sprawy. Chodzi o cel działalności. No i on mi mówił taką łamaną polszczyzną, nie wiem, czy znał język polski, czy specjalnie tak mówił, żebym ja się czuł takie panisko, że to jest taki Chińczyk drobniutki, a ja takie panisko, nie, nie będę go krzywdził. Powinienem też podać do urzędu skarbowego. Wszystko jedno, w każdym razie mówię. Bo widzicie, co jest istotą ziarnka ryżu? Istotą ziarnka ryżu jest kłos ryżu. Ale co jest istotą kłosa ryżu? Istotą, już położyłem kawę, jest źdźbło. Z ziarnka jest źdźbło ryżu. Nie? Istotą źdźbła ryżu jest kłos ryżu. A istotą kłosa ryżu jest ziarnko ryżu. Mówię tak, no tak, no bo rzeczywiście ryż się, te ziarenka sadzi do takich mokrych doniczek, wyrastają te źdźbła, je się flancuje znowu do takiego błotka, bo ryż w błocie wzrasta, jak jest pora sucha, dopiero jak to błoto stężeje, że można tam wejść z kosą, to się kosi i muci, no jest znowu ziarnko ryżu. No ja mówię, no ale co jest istotą handlu maszynami? No, istotą handlu maszynami jest sprzedaż maszyn. Ale co jest istotą sprzedaży? Uzyskanie pieniędzy na nowe maszyny. U nich to wszystko razem tak się łączy. Pun Yang, Ying, Tai, Chi, coś tam razem i w środku jest coś, co się nazywa Pu albo Fu. Nie wiem, bo on z pełnymi ustami nie wymawiał tego dokładnie, no w każdym razie przekonał mnie, że on wie, o co chodzi, nie? No i dopiero potem się żalił, że towarzysze partyjni to tak go skrzywdzili, bo on miał na tym zarobić, a nie wpuszczają tych starych maszyn do Chin, chcą nowe. No ale w tym czasie był taki, żyje taki właśnie jeden spekulant, nazywa się Soros, pojechał do nich i mówi, że no on im tutaj maszyny sprowadzi, nówki i oni mu zapłacą produktami, na zasadzie barteru. No i oczywiście najpierw towarzysze chińscy, jak to brać maszyny od takich kapitalistów, jeszcze wyzyskiwać naszą klasę robotniczą. Ale towarzysz Deng Xiaoping, który znał prawo i mówi, istotą produkcji jest uzyskanie pieniędzy. Nie, jest uzyskanie produktu. Istotą produktu jest sprzedaż. Istotą sprzedaży jest uzyskanie pieniędzy dla naszych ludzi. Po to, żeby mogli pracować na następnym produktem.
W związku z tym wchodzimy w to. I rzeczywiście wszystkie maszyny niemieckie produkowano w elementach o 40-kilogramowych wagomiarach. Zmieniono polskie normy na przykład na cement. W Worskach 50-kilogramowych zmieniono na 40-kilogramowe, bo taka jest norma udźwigu tragarza chińskiego. Tam nie było dróg. Wszystko ścieżkami górskimi na plecach, a hala produkcyjna to były 4 słupki i strzecha. W porze suchej nie mieli co robić, produkowali coś tam. W porze mokrej sadzili ryż. Proste, proste. Tak się wzbogaci. W każdym razie, proszę Państwa, musi być dodatkowy cel. Jeżeli będziemy mieli tylko produkcję, to będziemy mieli wszystko zaprodukowane, środowisko zniszczone i ani grosza na zakup surowca. Jeżeli będziemy mieli tylko sprzedaż, to opróżnimy magazyny, nie będzie czym handlować, na dodatek jak rzucimy wszystko na rynek, to ceny spadną. No i tak się przejechał towarzysz Gierek z cukrem. Kiedyś był nieurodzaj na Kubie, w związku z tym ceny cukru poszły w górę, no to chcieliśmy sprzedać cukier, wydobyć się z zadłużenia i ceny cukru spadły, no bo nagle cukier z Polski się pojawił w dużych ilościach, a trzeba było tak troszeczkę, trochę sprzedać, trochę kupić. Wszystko jedno. Mogę się mylić. W każdym razie, proszę Państwa, wykonanie tych właśnie funkcji wymaga pewnych cech charakteru. Z tym, że jeżeli jesteście postulatorem, to może być taki postulat, że wszystko ma być dla mnie. Ja tu rządzę, wszystko jest dla mnie. No i na przykład endodynamik, który zostanie postulatorem, to chce mieć firmę tylko dla siebie. Nikogo nie dopuszcza. Nie dopuszcza do myśli, że mógłby się mylić. Jest... No ale niestety taka firma długo nie pociągnie, ponieważ nie jest odporna na zmianę. Jaka jest zmiana? No powiedzmy, ktoś jest obszarnikiem, a tu susza, zbiorów nie ma. Do widzenia po firmie. Dlatego też, proszę Państwa, cechy charakteru, jakie tutaj powinny, jakimi powinni dysponować przedstawiciele poszczególnych funkcji, są trochę inne niż wydawałoby się ze wskazówek Mazura. Jak endostatyka postawicie w roli postulatora, to on sobie z firmy wydzieli taki swój kawałek dla siebie i tam będzie, a reszta niech nie będzie. I ciekawostka, uczeń naszego kochanego docenta, jego doktora, nie wiem, czy w końcu ten doktora zrobił, bo też nie mógł znaleźć recenzenta, przeprowadzał badania na PKP. Jeszcze przed transformacją wyszło mu, że dominującym dynamizmem na PKP jest endostatyzm. No i był z siebie dumny, no bo endostatyk to taki właśnie gość, który chce mieć firmę, tą firmę utrzymywać, ale dla siebie. Co się okazało? No PKP się rozpadło na nie wiem, 117 spółek, bo w każdej ten endostatyk stał się endodynamikiem i już nie puści. Mamy piękny węzeł kolejowy w Strzemieszycach, szerokie tory. Od Strzemieszyc do Pekinu, bez przesiadki, bez przeładunku. No ale Związek Zawodowy Kolejarzy w Strzemieszycach jest sterowany przez człowieka, który nie dopuści do tego, żeby tam przeładowano co innego niż rudy. Nawet pociągów osobowych nie puszczą, ponieważ to jest ich nie i tylko tam to będzie. Autentyk. I co zrobili? A nic nie zrobili. Tak jak ruda szła, tak idzie, no teraz dopiero ten Mittal Hindus stwierdził, że w zasadzie to dlaczego ta ruda ma iść tu, kiedy on rozbierze tą fabrykę, przeniesie ją tam do tego Debalcewa, który sobie odbuduje, będzie miał rudę o 20 km, a nie 2000 km, a węgiel to będzie miał tam niedaleko z Donbasu i tamta stal będzie tańsza. Na razie jeszcze nie wprowadził tego w życie, ale obawiam się, że taki plan może być zrealizowany. Oby nie. W każdym razie, proszę Państwa, obsada ról tych ról sterowniczych w przedsiębiorstwie odbiega od tego, co mówi Mazur na temat dążeń ludzi do obsadzania stanowisk. No i jest taki dylemat doradców ze szkoły Mazura.
Mówią facetowi: panie, staraj się pan o stanowisko dyrektora, tam panu będzie najlepiej, to jest zgodne z pana dynamizmem. I mówią na Radzie Zakładowej: nie bierzcie tego faceta, on nas wykończy. I to prawda, i to prawda. Jemu będzie dobrze, tylko was wykończy. W związku z czym, jak nie popełniać błędów w obsadzie stanowisk sterowniczych, o ile to jest możliwe. Po pierwsze, według teorii Madura cechy charakteru są od siebie niezależne. Dynamizm, tolerancja i podatność to są cechy od siebie niezależne. Czy aby naprawdę? Otóż nie. Zależność jest czasowa. Bo jak się zmienia dynamizm? Weźmiemy współczynnik dynamizmu. Współczynnik dynamizmu to jest stosunek współczynnika rozbudowy masy. Współczynnika rozbudowy masy do współczynnika starzenia. Mówimy, że ten współczynnik jest początkowo wysoki, potem w pewnym okresie wynosi 1 plus 1, a tu są lata życia. Powiedzmy 100 lat, tutaj weźmiemy 40 lat. Ale z jakiego poziomu startujemy? Przez dłuższy czas nie było wiadomo, aż kolega Lechowski odnalazł w czasopiśmie radzieckim artykuł polskiego naukowca z roku 1935, który badał współczynnik, właśnie te współczynniki u żab. Badał skrzek. Jak aktywny jest skrzek żabi w okresie rozwoju. No i wyszło mu, że żabi skrzek wrzucony do kalorymetru, czyli takiego garnka, gdzie pływają kawałki lodu w równowadze z osoloną wodą, i ten żabi skrzek, kilogram tego żabiego skrzeku wytapiał tam pewną ilość lodu, to można było też wyciągnąć i zważyć, czyli oddawał ciepło. No i w pierwszym miesiącu oddawał go więcej, potem coraz mniej tego ciepła oddawał, aż w końcu żaby o tej samej wadze wrzucone do kalorymetru już nie rozpuszczały tego lodu, tylko po prostu zamarzały. Bo okazało się, że ta wartość energetyczna tego skrzeku, no, nad skrzekiem nie będzie płakał, nad zamarzniętą żabą też nie, bo jak ją się odmrozi, to ona będzie skakała, jak się odmrozi skrzek, on się będzie dalej rozwijał. Nie było to jakieś ludobójstwo, czy też krzywda dla przyrody. No okazało się, proszę Państwa, że ten współczynnik dynamizmu dla żab przynajmniej wynosił 3,5. Czy tak jest dla wszystkich kręgosłupów? Na szczęście prawdopodobnie. Doświadczeń na ludziach się nie robi. Chociaż według nieoficjalnych wiadomości w Oświęcimiu zamrażano więźniów, potem ich zamrażano. Niektórzy przeżywali, nawet niektórzy nie. W tej chwili w Izraelu, w Tel Awiwie jest specjalny taki budynek, gdzie bardzo bogaci, ale chorowici Żydzi się każą zamrozić. Odmrozić wtedy, jak się wynajdzie lekarstwo na ich chorobę. Byliśmy z żoną w Tel Awiwie, opowiadał nam przewodnik, Żyd zresztą polski. Mówię: no Aaron, ty zalewasz chyba, nie? Nie, no chodź zobacz, będę patrzał, co pisze tamtymi. Ale tam pisze po angielsku, też nie umiem. No ale ten nasz inny przewodnik mówi: rzeczywiście to jest prawda. W związku z czym te wiadomości z Oświęcimia dostały się do Izraela, być może robili takie, ale to nie jest takie istotne. Można przyjąć, że około 4 wynosi ten współczynnik dynamizmu w zerowym okresie dla zarodka. Natomiast wiadomo już z całą pewnością, że mniej więcej w okresie 40 lat wynosi 1. Czyli jakoś tak. No i w końcu do zera, no przepraszam, tu powinno być, o, do 100, tu jest śmierć. Bo już nie można uzupełnić tych granic. No dobrze.
Ale czy tolerancja ma związek z czasem? No okazuje się, że tak. Że ludzie najbardziej tolerancyjni są wtedy, kiedy są starsi. Jak są młodzi, są mało tolerancyjni, ponieważ mają bardzo dużo energii w sobie. I tolerancja, proszę Państwa, przebiega w czasie mniej więcej tak. Zaś podatność wręcz odwrotnie. Małe dzieci bardzo dużo mocy muszą zużywać na, jako moc roboczą. No muszą się domagać jedzenia, muszą to jedzenie w brzuszku trawić. Trawienie to też jest moc robocza. W związku z tym ta tolerancja przebiega mniej więcej tak. W związku z tym szerokość charakteru, czyli szerokość charakteru to jest N, równa się tolerancja plus podatność równa się czemu? P0 plus PR przez P. I ten dekret, jak dodamy, to będzie taki. A w jakich wartościach? No w procentach. Mniej więcej to nie będzie mniej więcej, powiedzmy sobie, 5%, to mniej więcej 20%, to mniej więcej 80%. Jak widzimy, najwęższy charakter, czyli najniższą sumę tolerancji podatności ma człowiek w wieku mniej więcej 40 lat. Najczęściej się buntuje, nic mu nie pasuje. Jest to taki okres wewnętrznego buntu, rozgoryczenia, bo mi się nie udało, bo coś, bo tam coś. No i proszę Państwa, ponieważ wszystkich Was to czeka, ja już to przeszedłem z pomocą mojej żony, jakoś wybrnąłem, ona mnie utwierdziła, zajmij się tą cybernetyką, będziesz miał sukcesy, no to ewentualne porażki w innych dziedzinach powie, że są w ogóle nieistotne. Dlatego tutaj jestem. Dziękuję. W każdym razie, proszę Państwa, jeżeli będziecie w takiej sytuacji, to musicie sobie znaleźć jakieś źródło zadowolenia. Z czegoś musicie być zadowoleni. Szachiści grają w szachy. Rybacy, no to łowią ryby. Mój zięć osobisty waży piwo na przykład. Został mistrzem Polski w zawodach w Chorzowie w zeszłym miesiącu. To było pierwsze miejsce za bardzo dobrze, rzeczywiście było bardzo dobre. Oczywiście jak to bardzo dobre, rozeszło się pierwsze. To w podarunku, bo wszystkie piwa były w konkursie próbowane przez jury oraz słuchaczy. W każdym razie ten okres jest bardzo niewygodny dla organizmu. Ludzie, którzy nie mogą znaleźć jakiejś tam kompensacji dla swojej sytuacji, no niestety wpadają w depresję, bywa, że i popełniają samobójstwa. No i dla takiej smutnej ilustracji, w zeszłym roku ponad 6 tysięcy ludzi popełniło samobójstwo. Rekord Polski, że tak powiem, do tej pory tak źle nie było. Ludzie nie umieją sobie poradzić, tym bardziej, że są dołkowani bez przerwy złymi wiadomościami. Tymczasem już w czasie wojny koreańskiej może nie będziemy o tej wojnie koreańskiej mówić, w każdym razie
Proszę Państwa, rozpatrzymy teraz dwie zupełnie różne sytuacje. Mamy dwa różne przedsiębiorstwa. Jedno przedsiębiorstwo ma jasno określony cel i do tego celu dąży. Musi ten cel zrealizować. Po zrealizowaniu, no nie wiadomo co będzie, ale cel mamy zrealizować. Na przykład historyczny, Aleksander Macedoński i jego armia mieli za zadanie podbić Persję. A potem będzie szczęśliwość na świecie, wróg demokracji i porządku zostanie zlikwidowany. Cel bardzo jasno określony. Podbić Persję. Żadnych umów, żadnych tam podziałów, jakichś coś. To należy raz na jutro zniszczyć. Optymalizatorami byli mędrcy greccy. No jak to zrobić? No trzeba ich pozabijać, ale no mamy piechotę. Czy na piechotę to się da ten świat przejść i tą Persję? No tak, no środkiem świata jest Persopolis. Z miejscowości Sardes nad Morzem Egejskim do Persopolis jest 90 dni drogi na piechotę, czyli na drugi koniec świata też 90 dni drogi. Pół roku na piechotę, świat wasz. Tylko musicie tamtych pobić, nie? Realizatorem była falanga macedońska, najlepsza armia świata wtedy, nie do przełamania. No i kto postawił cel? Młody człowiek, Aleksander Macedoński. Dlaczego ten cel on postawił? I dlaczego ten cel został osiągnięty? Otóż cel musi być postawiony przez człowieka utalentowanego. No ten był wybitnie utalentowany i wojownikiem, i wodzem. Takiego wodza długo potem nie było. Rzadko kto się z nim może równać. I rzadko kto może równać jego odwadze. 14 razy ranny. Raz ledwo się wylizał, ponieważ włócznia przebiła się na wylot. Szczęśliwie ominęła ważniejsze arterie krwionośne i ta rana się zagoiła. To wszyscy nie wierzyli, że przeżyje. Przeżył. Spadł z wysokości 14 metrów, zepchnięty z murów na plecy, tylko że na plecy innego żołnierza. Też przeżył. Tamten nie, a ten przeżył. No w każdym razie, kiedy był bunt żołnierzy, mówili o swoich ranach, to on rozerwał koszulę, proszę bardzo. Ja jestem więcej razy ranny niż wy. Więc bardzo utalentowany człowiek takie przedsięwzięcie robił, ale ponieważ jest bardzo mało podatny, to wtedy on nie jest podatny na sugestie. Ma zrobić i koniec. Młody człowiek. Natomiast optymalizatorami byli starsi ludzie, tolerancyjni. Oni tolerowali to, że z wroga trzeba pozabijać, że miasta trzeba zniszczyć, że to, że tamto, no ale potem będzie grecki ład na świecie, demokracja, harmonia, takie różne rzeczy będą wspaniałe, lada będzie panowała na świecie. No a kto realizatorem był? No też młodzi ludzie, którzy oczywiście przyjęli postulację za swoją. Tak jest, my pobijemy. Postulat jest słuszny, ale dodatkowy postulat. Zdobycz. No bardzo prosta sprawa. Połowa zdobyczy dla armii, ćwiartka dla króla, ćwiartka dla królestwa. Tak? Prosty sposób. Połowa zdobyczy dla armii. Zgadzacie się, chłopaki? No pewnie. Jaka była zdobycz? 700 tysięcy talentów srebra. 21 tysięcy ton srebra było zgromadzone w skarbcu w Persopolis. Tak opisuje kronikarz tej wyprawy, nazwiskiem Eumenes, Grek zresztą. Wszyscy później przepisywali. To jest niesamowita ilość. 21 pociągów srebra było w skarbcu. Leżały tak, No i co z tym? No rozdawał, on był młody. Exon Dynamik. Rozdawał to na lewo i prawo. Żołnierzom sprawił każdemu z nich tarczę wagi pół talentu, czyli 17 kg srebra gość miał sobie przynieść do domu na lewej ręce, nie, żeby nie było tam jakichś bagażów, to sobie to niósł ze sobą. No i zgadnijcie, ilu z tym ciężarem doszło do domu? Prawda. Tarcze były za ciężkie. W bitwie zostali pobici i wybici wszyscy co do nogi przez młodych, głodnych wilków.
i co? Postulat był realizowany tak długo, aż żołnierze się nie zastarzyli. Po 10, właśnie 12 latach bez przerwy, walki bez przerwy, żołnierze mieli już po 40, mieli potem tej zdobyczy. Był postulat, że przywieziemy do domu. Więcej się no nie da przywieźć. Nie ma tyle wielbłądów, żebyśmy zdobyć załadowali. Wracamy. No i z Indii wrócili pieszo do domu, jeszcze ciągle ze zdobyczą. Dopiero po śmierci Aleksandra, wiodący tą właśnie kolumnę zwycięską, wódz Krateros dał się w bitwę z lekko zbrojnymi. No i niestety on poległ i wszyscy żołnierze też. Skończyła się jedność tego cesarstwa, natomiast ci podstarzali już wodzowie, każdy z nich jako endostatyk, endodynamik, chapnął sobie tyle, ile mógł. No i imperium się rozpadło, walki trwały aż do chwili, kiedy Rzym rozgonił towarzystwo, zjednoczył wszystko pod jednym berłem. W związku z czym, jakie cechy charakteru musi mieć organizacja, w której są postulatorzy? Postulator musi być utalentowany. Musi być niepodatny. Ale tolerancyjny. Toleruje to, co mu powiedzą. Zabić to zabić, no trudno. A jaki powinien być optymalizator? Inteligentny. Żeby wymyślał coś nowego. Może być więcej niż jeden optymalizator. No, u Aleksandra w sztabie było 40 greckich naukowców. Aristoteles się nie załapał, bo no, uważał, że Ziemia jest większa niż zakładali jego koledzy. Że Ziemi nie da się przejść na piechotę, należy raczej zbudować statki i opłynąć ją dookoła. W związku z czym nie zgadzał się z główną przewodnią linią partii. Nie został zaproszony na wyprawę, chociaż na jego akademię chyba 8000 talentów Aleksander przesłał. Inteligentny, proszę Państwa. I odwrotnie jak ten. Podatny. Nietolerancyjny. Czyli tutaj, w tej koincydencji czasowej, to powinien być tutaj endostatyk. To jest endostatyk. A tu jest egzostatyk. No i niestety statykami powinni być realizatorzy. Z tym, że być statykiem jest ciężko, ponieważ trzeba się podporządkować. Akurat statyk podporządkuje się wtedy, kiedy postulat jest... O, przepraszam. Niepotrzebny. Statyk podporządkuje się wtedy, kiedy postulat jest zgodny z tym, co on uznaje za zasadę. Zasada jest taka, że Macedończycy są na przodzie, Macedończycy mają panować. No, zasada jak najbardziej do przyjęcia. Czemu nie? My jesteśmy najlepsi. Naszym Sarysom, czyli tym długim dzidom, nikt nie dostoi. Wszyscy uciekają, nawet słonie bojowe. W każdym razie, proszę Państwa, oni się identyfikowali z tym celem tak długo, jak długo mieli czym nosić zdobycz. Jak się okazuje, że wielbłądów brakło, no to wracamy. Bo postulat drugi jest taki, że zdobycz przyniesiemy do domu. No, Aleksander, który był no, niepodatny, nietolerancyjny, tego nie mógł znieść. I on się rozchorował i zmarł. Bo myślał, że nowe wojsko zaciągnie na nową wyprawę. Teraz w drugą stronę, było na wschód, to na zachód. Na zachodzie było dwóch przeciwników, Rzym i Kartagina. Okazuje się, że i Rzym i Kartagina przysłały poselstwa na klęczkach, żeby broń Boże, że oni chcą się przyłączyć, że będą wiernymi wasalami, że podarunki, że to, że tamto.
Rzymianie przysłali krzesło kurulne, czyli takie krzesło z kości słoniowej dla przewodniczącego senatu i berło senatu, a tamci przysłali po prostu koronę Kartaginy, którą wydobyli z grobowca królowej Dydony. W Kartaginie nie było królów, ale była kiedyś tam królowa założycielka, która powiedziała, że tą koronę nosi tylko najdzielniejszy. Rzeczywiście był. Dwóch się z przedpokoju posłów ze sobą kłóciło. Nie było wojny, sytuacja niezgodna z jego talentem, zachorował, niestety zmarł. I to naprawdę, nikt nie wiedział dlaczego zachorował. Po prostu sytuacja była niezgodna z jego talentem. Co się dalej działo? Zmienił się postulat. Zamiast jedności całego świata będzie nasze królestwo jest najlepsze. No i jego wodzowie, którzy byli już starsi trochę, no, wszyscy byli od niego starsi. Jego rówieśnicy zginęli po prostu w czasie wojen. Każdy chciał złapać to, co mu pasowało. Ptolemeusz zajął Egipt. Antygonos zajął Grecję. Lizymach zajął Trację. Ich tam było 5, nie o to chodzi. Nowy postulat jest. Utrzymać to, co się da. No jak utrzymać? No proszę bardzo, utrzymujemy w ten sposób, że tu musimy być nietolerancyjni, utrzymać, ale podatni. Czyli tu jesteśmy. I oni byli dobrze osadzeni. Z najnowszych dziejów Apple, stworzone przez bardzo utalentowanego Steve'a Jobsa. Póki jego postulaty były realizowane, to on był właścicielem i tak dalej. No potem się okazuje, że no nie ma co, już wszystko wynalazł. Teraz trzeba to sprzedawać, z tego wycofał się z interesu. Przez chyba 10 lat nie uczestniczył w pracach. Powołał sobie zarząd, ludzi, którzy utrzymywali to przedsiębiorstwo, tam kombinując i tak dalej. Ale w końcu pojawił się jako optymalizator, zaczął wynajdywać nowe wynalazki po to, żeby to przedsiębiorstwo funkcjonowało. Nie po to, żeby je realizować, ale po to, żeby jego przedsiębiorstwo było najlepsze. No i tak się właśnie realizuje. Z tym, że proszę Państwa, jest taka pułapka, że ludzie w firmie się starzeją. W związku z tym, no, firma, każda firma ma tendencje odśrodkowe. No na PKP, no to wszyscy przerabiamy do tej pory. Rozkład jazdy PKP jest zmieniany tyle razy, że w komputerze nie wiadomo, czy jest aktualny, czy nie, bo czasami jest zmiana w komputerze nieaktualna, jeden kupić bilet na stację. Panie, ten pociąg już nie kursuje. No ale nie na stronie, tylko tu u nas nie kursuje. Na stronie kursuje, tylko u nas. Bo niestety nieutalentowani ludzie się tym wybrali. No każdy chce wykroić swój kawałek, z tego mieć zyski i tak dalej, być nieusuwalnym związkowcem. Szkoda gadać. W związku z czym, jeżeli jesteście młodzi, zakładajcie te firmy. Być może na następne spotkanie przyjadę z kolegą, który mówi, jak się zakłada tą firmę, żeby uniknąć tych strasznych obciążeń podatkowych, przynajmniej na początku. Bo jak zakładacie jednoosobową działalność, to płacicie ZUS i podatek od najniższego wynagrodzenia, niezależnie od tego, czy to z wynagrodzeniem macie, czy nie. Czy w ogóle zarobicie jakiś pieniądz. Płacicie dlatego, żeście zgłosili jednoosobową działalność. No i oczywiście ten sposób opodatkowania jest wysoce niekorzystny. Natomiast zmniejszanie podatków, o dziwo, jako sposób realizacji celów jest skuteczny. I taki sposób zastosował taki jeden u nas bardzo nielubiany człowiek, a w Judei był bardzo lubiany Herod z przydomem Wielkim. Herod Wielki musiał płacić Rzymowi połowę swoich dochodów. To był straszny pieniądz, bo on zarabiał mniej więcej 800 talentów srebra rocznie od swoich tych posiadłości. Ja uważam, że 400 talentów srebra to jest stanowczo za dużo. Co zrobić, żeby się wywiązać, ale jednak tyle nie płacić? No jak obniży podatki, będzie miał mniejszy dochód. No 400 talentów to starczy tam
Może poobniża pensję ludziom, może coś. No i wziął i obniżył podatki. Najpierw lichwę, rzymska lichwa wynosiła 50% rocznie. A on pożyczał ze swojego majątku na 33,5, czyli 1/3. No to wszyscy przedsiębiorcy od niego wzięli pieniądze, zanieśli tych publikanom, czyli rzymskim urzędnikom. Proszę bardzo, macie te swoje pieniądze, bo myśmy od króla pożyczyli. Na czym zarobił? Wszyscy grzecznie płacili, bo się opłacało. Nagle interesy zrobiły się o wiele bardziej opłacalne. Podatki obniżył najpierw na 1/5, 20%, było 33%, czyli 1/3, z 1/3 na 1/5. I okazuje się, że uprawa do tej pory trudno nawadnialnych tam pól, które trzeba było nawadniać, jest opłacalna, hodowla jest opłacalna. Tylko że wzrosła mu liczba podatników i zamiast 800 talentów dostał 1200 talentów. No, 600 do Rzymu, jeszcze tam go opierniczali, że ukradł. Mówi, jak to, 600 talentów tutaj, 600 talentów to było mniej więcej, talent to było pół miliona sesterców, czyli to było 300 milionów sesterców. No, wystarczyło na wyżywienie armii rzymskiej przez 3 miesiące. Obniżył podatek jeszcze raz, z 1/5 na 1/7, 14%. Wszyscy Beduini się zlecieli. Bo to już hodowla była opłacalna. To obniżył podatek jeszcze raz na 1/10. Nagle połów ryb, wyprawy dalekomorskie stały się opłacalne. Więcej jeszcze, jego urzędnicy byli tak skrupulatni i tak wiarygodni, że na podstawie wykazu towarów deklarowanych przez armatora firma ubezpieczeniowa ubezpieczała ładunek. Już wtedy były takie firmy ubezpieczone, ubezpieczało się ładunek na podstawie wykazu zgłoszonego do oclenia. Słowo nosiło 2%. No dosyć sporo. No ale proszę bardzo, jaka wiarygodność. Teraz się mówimy, że Żydzi chachmęcą? Nie. Za Heroda akurat oni byli bardzo uczciwi. Zresztą Pan Jezus do swoich uczniów mówi, no to jest prawdziwy Izraelita, który nie umie kłamać. Jak ja to czytałem w Ewangelii, mówię, to się coś pozmieniało chyba, bo ja mam inny stereotyp. Coś mi się tam innego kojarzy z wyobrażeniami o sytuacji, z wyobrażeniami o decyzjach. No ale tak kiedyś było. W rezultacie, proszę Państwa, liczba podatników zwiększyła się z 800 tysięcy do 5 200 tysięcy ludzi płaciło podatki dla Heroda. Jego dochody wzrosły do 2,5 tysiąca talentów rocznie. Co prawda, w domu miał dosyć podobną sytuację, ponieważ spiski pałacowe bez przerwy miał kilka żon, kilkoro dzieci, no chodziło o to, kto będzie następcą tronu. Nie wiem, czy oglądacie teraz taki serial, jest o Imperium Tureckim, za Sulejmana też tak było, że tam żony w haremie się między sobą chciały powyżynać, żeby dzieci dziedziczyły. U niego było dokładnie to samo, w każdym razie jego najstarszy syn podniósł bunt, no i został oczywiście zgładzony, pierworodny. No na wieść o tym, że w Betlejem jest następca, no to kazał po prostu wyrżnąć dzieci w Betlejem i spokój. Z tym, że akurat święta rodzina dała się sobie tylko znaną drogą do Egiptu, kiedy byliśmy z małżonką w Palestynie tam z wycieczką, z pielgrzymką właściwie, no to przewodnik mówi, co teraz najwięcej się przemyca do Egiptu? Kobiety, dzieci. Tak jak w starożytności, też sobie tylko znanym szlakiem. No jest kilka opowieści na ten temat, jak to święty Krzysztof przez Nil przeprawiał świętą rodzinę. Łódkę mu porąbali, ale linę zostawili, więc na tej linie okręcił się sam, okręcił tą rodzinę i woda ich po prostu tak łukiem przeniosła na drugi brzeg. I się uratowali. Od tego czasu święty Krzysztof jest patronem przewoźników. Ładna legenda i nawet prawdopodobna, bo w ten sposób działają liny, nie? Że jak z jednej strony jest uwiązana, to łukiem na drugi brzeg można się przeprawić bez większych problemów. W każdym razie, proszę Państwa, jaki był jego cel? Mniej płacić Rzymowi, no okazuje się, że płacił więcej. No, ale wtedy był dobrze w Rzymie traktowany i wtedy, proszę bardzo, jakieś tam skrytobójstwa, jakieś tam mordobójstwa, jakieś tam utopienie żony. Nic się nie stało, podatek wpłynął, proszę bardzo, to jest król, fajny. No niestety zapomniał o tym, że świnie karmione rybami mają rybaczycę. No i lubił sobie podjeść wieprzowiny, no jak się
wieprzowiny zakażone i robaki go zjadły. Ale to jest zupełnie inna sprawa. W każdym razie, proszę Państwa, chodzi o ten cel, nie? Żeby cel osiągnąć, mniej płacić Rzymowi, no nie dało się, no musiał płacić połowę. No to robił jakieś tam rzeczy, które w końcu doprowadziły do rozkwitu Palestyny. No ale stąd, jaki stąd jest wniosek? Że koszta ściągania podatków mogą przewyższać sam podatek. Rzymianie mieli ci publikanie, olbrzymią armię tych właśnie celników, którzy już po śmierci Heroda tam strasznie wyzyskiwali Palestynę, aż doprowadzili do powstania. Bo następcy Heroda już podnieśli podatki znowu na 20%, no to Beduini po pierwsze wzięli wielbłądy i wędrowali na pustynię, to oni się będą handlczyć. A rolnicy opuścili ziemie palestyńskie, przeszli na inne ziemie. No co się będą tutaj tyrać, jak muszą takie wysokie podatki płacić? I liczba podatników spadła. Co wzmogło ucisk podatkowy, zakończyło się powstaniem żydowskim, wymordowano milion ludzi, w ogóle nie było płatników. Takie są uroki Valentinasa. A co trzeba było zrobić? A nic nie robić. Zostawić tak, jak było. 2,5 tysiąca talentów dochodzi, to nie jest mało. Zwiększyć się nie dało. Można by było, tylko wtedy już nie. Obecnie można robić sztuczne irygacje, nawadniać pola pompami, tak jak w tej chwili jest w Izraelu robione na szeroką skalę. Dlatego jest wojna z Jordanią o wodę z Jordanu. Żydzi pompują więcej niż mieliby sobie na to pozwolić. No i Jordan wysycha, może martwe wysycha. Także, proszę Państwa, jeżeli byście doradzali jakiejś firmie, to najpierw się zapytajcie, czy firma ma się rozwijać, czy też firma ma utrzymać poziom rozwoju. Jeżeli ma się rozwijać, to musi mieć jakiś cel, który deklaruje młody człowiek. Zawsze we wszystkich podręcznikach cybernetyki społecznej i tam dalej, to po prostu psychologii społecznej i tam innych naukach o społeczeństwie mówi się, że organizacja zaczyna się od osób dojrzałych, którzy chcą zgromadzić koło siebie. Nieprawda. Organizacja zaczyna się od dzieci. Dzieci mówią, jesteśmy głodni. Oni są nietolerancyjni, niepodatni. Jesteśmy głodni, wrzask jest. Kto przyniesie jeść? Rodzice. A jak? A to trzeba dziadka zapytać, gdzie ostatnio bywały mamuty. Bo dziadek to jeszcze pamięta, że jak mamuty wyniosły się z tej dolinki, to przeszły tam trzy dolinki dalej. Tylko, żeby te trzy dolinki przejść, no to jeszcze trzeba mieć sandałki, prawda? No i jakieś tam miotacze tam włóczni. To dziadek wie, jak to się robić. Dziadek zrobi, prawda? Ale dziadek zrobi, jak mu dadzą więcej, większą porcję mamuta. No i to jak dziadek dostał większą porcję mamuta i zębu nie miał, no to karmił wnuczki i zyskiwał sobie tą moc koordynacyjną, że wnuczki się koło dziadka tam garnęły. Tak się organizowały grupy łowieckie. Prawdopodobnie nie było mnie przy tym, ale ponieważ lubię coś do domu ciekawego przytyć, więc się wczuwał w tych właśnie ludzi, którzy wtedy żyli. No i proszę Państwa, staram się realizować w myśl wskazówek to osób, do których mam zaufanie. Bo proszę Państwa, te wskazówki nie muszą być akurat właściwe. I tutaj przestrzegam przed złymi doradcami, którzy doradzają tak, żeby było dobrze, ale dla nich. Bo bywa tak, że no jest umowa tam, ale drobnym druczkiem jest wpisane coś tam. Bywa, że jeżeli się nie wywiążesz, to nawet zapłacone raty nie są doliczane do sumy, którą musisz zwrócić. I tak no, doszło do wojny domowej w Rzymie po najeździe Gallów. Plebejusze byli bardzo zadłużeni u patrycjuszy. Groziło to buntem, bo patrycjusze uważali, że niespłacone odsetki powiększają kapitał. Dopiero wódz rzymski, on się nazywa Marek Camillus Furius, stwierdził, że nie. Kapitał jest osobno, odsetki osobno. Odsetki nie dolicza się do kapitału. Spłaca się tylko kapitał. I w ten sposób uratował finanse Rzymu, jedność Rzymu
No i został nazwany drugim założycielem Rzymu. Ale to już jest zupełnie inna historia. W każdym razie w ten sposób jedność Rzymu została ocalona. Patrycjusze i plebejusze się pogodzili, ale plebejuszy dopuszczono do urzędu konsula. Ale to jest zupełnie inna sprawa. Chodzi o tych doradców. Doradzili mędrcy z Syrakus. Jeszcze wtedy nie było tam kto był w Syrakuzach? Boże, kto to? Archimedes. No. Nie, Arystoteles. Ale byli mądrzy ludzie, którzy stwierdzili, że ucisk finansowy rozbija państwo. Że oni, ci Syrakuzanie, zaręczą, że to będzie spłacone, ponieważ oni tam dostali przywileje morskie i w pewnym okresie cały handel morski był statkami syrakuzańskimi aż do tam pierwszej wojny punickiej. Nie o to chodziło. Dobrze doradzili dla siebie, bo mieli monopol na handel morski, no i dla Rzymu, które było co wywozić i przywozić. Było komu przywieźć, było co wywieźć, handel szedł. Niestety z biednym się nie pohandluje, no jest za biedny. Ucisk finansowy powoduje zubożenie społeczeństwa, no i niestety obrót handlowy zamiera. Ludzie biedni zaczynają oszczędzać. No to jak zaczynają oszczędzać, to nie kupują. Jak nie kupują, no to jest spadek produkcji. Spadek produkcji, znowu spadek zarobków. Amerykanie mają inną metodę. Tak jest, proszę bardzo, wszystko na sprzedaż. Zawołaniem prezydenta Busha seniora było go to buy, idź na zakupy. Proszę bardzo, kredyty dla każdego, kto się zgłosił. No potem się okazało, że kredyty brali ci, co spłacić nie mogli. Były perturbacje, ale optymalizator, zaradca był dobry. Będziecie kupować, no to proszę bardzo. No i teraz Amerykanie mają za swój honor mieć dom bardziej ozdobny niż kolegi, w związku z czym nagle pojawiły się meble typu Ludwik XV. W dużym wyborze dawniej były takie proste, jakieś tam kwadratowe, teraz nie, pełny barok. I to idzie jak świeże bułki. Dawniej jakieś designerzy kreślili kwadraty, trójkąty na podłodze, coś tam, szkło. Nie, to ma być plusz, to ma być wykładzina. No i niektórzy polscy rzemieślnicy, którzy już to przerabiali w stosunkach z Rosjanami, Rosjanie to samo, małpują na amerykańskie zwyczaje straszne, to no mają spore zyski właśnie z handlu z Ameryką. To częstochowy facet ma tak zwaną kopiarkę, czyli może mebel jakiś postawić pod tą kopiarkę i ta kopiarka takim czytnikiem jeździ po tym meblu i taki właśnie wirnik rzeźbi ozdobne tam kawałki mebli i on to potem składa i wywozi do Rosji. A skarga była na hałas. No niestety pilarki miał już troszeczkę zniszczone i łożyska strasznie hałasowały, zwłaszcza w nocy. No ale według polskich przepisów pora nocna jest między 9 wieczora, może się zaczynać od 9 wieczór, albo od 23, od 21 do 23. Mówię, panie, zmień pan porę nocną na 20 i kup se pan nowe maszyny, bo te naprawdę będzie panu coraz więcej ilość braków. To rzeczywiście. No i kupił nowe maszyny, na czym się skarga skończyła i pokazywał mi te carskie trony, jakie robi, z dębu kategorii pierwszej, w Polsce już nie do dostania, z Litwy sprowadza i z Łotwy. Ani sęczka, ani plamki, no nic. Czysty, jasny dom, wyrzeźbiony tak jak za carskich czasów. Siedzenie z cielęcej skóry, bez jednej plamki. Wszystko trzema warstwami takich pokrytych i jeden taki tron, $30,000. No, popyt był tylko, że płytki, no bo ile w końcu tronów może mieć nawet Putin, nie? Wystarczy mu tam 5, może 6. Teraz robi to samo, tylko dla Amerykańców i z hikory. Hikory można dostać w pierwszym gatunku tyle samo co dęba, może i więcej, bo tamte hikory do tej pory specjalnie
nie używali. No i Hamazy zmniejszył, bo sobie kupił nareszcie nowe maszyny. Zmienił, proszę Państwa, co? Optymalizację. Ktoś mu powiedział, że no przecież to można sprzedać nie tylko do ruskich, ale i do Amerykańców też. Mam nadzieję, że będziecie mieli dobrych optymalizatorów, którzy Wam podpowiedzą. Przerwa parę minut. Polityka mówi, jak zrealizować cele. No chcemy mieć wszyscy dobrobyt i tak dalej, bo cele są obu wspólne. Wszyscy chcemy być zdrowi, szczęśliwi, długo żyć i tak dalej, ale polityka, jak to zrobić? No my organizujemy się w jakieś tam plemiona, państwa, wybieramy sobie jakiś rząd, no, płacimy składki emerytalne, tutaj ukłony dla kolegi Bismarcka. Kanclerz Bismarck jako pierwszy na świecie obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne. Każdy płaci składki, według składek ma emeryturę państwową. Państwo zabezpiecza te składki i nagle się okazuje, że socjalizm w Niemczech po prostu upadł. Socjaliści poparli żony Bismarcka we wszystkich jego działaniach, dlatego że rzeczywiście opieka socjalna była zapewniona w postulat socjalistów, prawda? Tu jest, proszę Państwa, ideologia. Co ma być zrobione? No ideologia jest na przykład, żeby wszyscy mieli porówno, albo żeby niektórzy mieli więcej, albo zasłużeni mają więcej. To jest idea tylko, prawda? Może być taka, że no, starość ma być wynagradzana, że należy premiować i tak dalej, i tak dalej. No takie są idee, to je realizujemy. Natomiast tutaj, proszę Państwa, oddziaływanie na realizatora to jest władza. I władza steruje gospodarstwem. Właściwie polityka to jest tu, a tu jest jeszcze wiedza. Mamy wiedzę, polityka przekształca ją w sposoby realizowania. Mamy ideologię, czyli cele. Mamy władzę, która zmusza gospodarkę do realizacji tych celów. Proszę bardzo. Czy ja wyjaśniam, co to jest władza? No nie zupełnie. Ja tylko mówię, że zbiór wiadomości to jest wiedza, że oddziaływanie na postulatora to jest polityka, że zbiór postulatów to jest ideologia, że oddziaływanie na gospodarkę to jest władza i że zbiór sposobów realizacji tego słowa. Można tych słów używać w innym znaczeniu, podobnym, rozszerzać, zawężać. Ja tutaj wprowadzam konwencję terminologiczną na zasadach mazurowskich. Jest coś, jakoś tam oddziaływuje, nazywamy to jednym słowem, żeby bez przerwy nie mówić, że oddziaływanie tego na to, to. To jest to, to jest śmo, to jest ono. Krótko i mniej więcej w tym znaczeniu, w jakim jest to oczywiście realizowane w rzeczywistości. A teraz w takim razie, czy opór wobec władzy może być skutecznie realizowany? To ostatnie dzisiaj zagadnienie, ale niezwykle istotne dla wszystkich rewolucjonistów, strajkujących i tak dalej, bo proszę zauważyć, że do postulatora wchodzi cała energia, materia, cała moc. Tu wchodzi. Z tego postulator musi mieć jakieś tam P0, a resztę, proszę Państwa, przesyła do efektora, się oddziaływuje na otoczenie i przesyła do, jako zasilanie innych systemów. Tu jest jakiś tam rozdzielacz, który rozdziela te wektory. Kasjer na przykład w banku dysponuje paroma milionami złotych, ale on tego nie bierze dla siebie, tylko oddaje do skarbca. Z tego skarbca mu tam przelewają na konto jakieś grosze, ale on w ciągu minuty inkasuje więcej niż przez całe życie zarobi. Tu do postulatora, do realizatora wchodzą olbrzymie ilości energii, których on ma bardzo niewiele. Czy może mieć więcej? No tak,
Bo żeby to nastąpiło rozdzielanie tej mocy, to tutaj postulator jest taki wektor rozdzielający moc. Moc jest co prawda skalarem, to już ona 4 razy upominała, że moc jest skalarem, o wektorach nie ma mowy. Ale skala razy wektor kierunkowy to już jest wektor. Tutaj jest pewna moc. Ta moc musi być przekazywana tu. W związku z tym tutaj musi być jakiś wektor rozdzielający. No, jakiś taki wektor. Dlatego tutaj przedłużyć wektory. A tu jest ten wektor rozdzielający, że to dla ciebie, to dla mnie. Tyle jest dla realizatora, a tyle jest postulator, optymalizator. Realizator może się sprzeciwiać za pomocą części swojej mocy, moc koordynacyjną. Może przeciwstawiać temu wektorowi. I wtedy ten wektor jest mniejszy, bo, proszę Państwa, ta moc koordynacyjna jest skierowana przeciwko niemu i tutaj mniej powstanie, a ponieważ te wektory muszą być wpasowane, to ten kawałek dodany jest do tego kawałka i realizator ma więcej. Tylko że ta zwiększona moc to jest pierwiastek z 2 przez 2 z PK. Tyle za pierwszym razem ten delta PK. Czyli to jest 0,71 mocy koordynacyjnej. Zryw oporu przynosi nie więcej jak 70% mocy koordynacyjnej. To znaczy, jeżeli Państwo macie moc koordynacyjną w wysokości 1 godziny dziennie, ale przeznaczycie tą 1 godzinę na zdobywanie nowych umiejętności. Idziecie na jakiś kurs, wyszkolicie się, to po skończeniu tego kursu przedstawiacie papiery, macie większą moc o ile? O 0,7, czyli 40 parę minut więcej. Już macie nie godzinę wypoczynku, tylko półtorej godziny wypoczynku na przykład. No ale te półtorej godziny wypoczynku znowu przeznaczacie na zwiększanie umiejętności. I w ten sposób zwiększając, cały czas dodając tutaj coraz to mniejszy, co prawda, wektorki, zwiększamy swoją moc koordynacyjną. Suma delta K to się równa 3,17 PK. Cały czas stawiając opór, walcząc o swoje prawa, może trzykrotnie zwiększyć swoją moc koordynacyjną. Czego nie biorą pod uwagę na przykład górnicy, stoczniowcy i tak dalej, walczą ciągle, chociaż ich zarobki są przeszło 3 razy większe niż średnie. Oni już swojej mocy nie zwiększą, ponieważ braknie mocy na zasilanie optymalizatora. Pensji nie dostaną inżynierowie, w związku z czym no, ich już cały dopływ tej energii będzie, oni się zaczną obijać w robocie, nie będą projektować nowych ścian, kopalnia padnie. No i tak o mały głos by się nie stało z naszym przemysłem węglowym. No, całe szczęście, że jeden z tych głównych inżynierów kopalni wziął po prostu, przeniósł się do firmy innej, z dużo wyższą pensją, ale stracili go z oczu, wrócili do roboty i cały czas mają to, co przedtem mieli, czyli 3 razy wyższą pensję niż średnia krajowa. Więcej się nie uda. To wynika z tego właśnie krótkiego wzoru. Jak się to mówi związkowcom, to oni mówią, że no, klasa robotnicza to będzie mogła. No nie będzie mogła. Dlatego, że klasa robotnicza to są realizatorzy, a realizatorzy są po prostu nieutalentowani. Brakuje im talentów. Robotnik nie będzie przedsiębiorcą, jeżeli nie jest utalentowany. A jeżeli jest utalentowany, to nie będzie razem z innymi, tylko sam się zwolni i zacznie no, robić to samo, tylko na własną rękę. Do tej pory na przykład był ogrodnikiem w przedsiębiorstwie, miejskim przedsiębiorstwie ogrodniczym, ale kupił sobie kosiarkę, jest teraz ogrodnikiem pod tytułem Ogrodnictwo i Usługi i podobną kosiarką kosi trawniki prywatne. Proste? Proste. No teraz coraz więcej ludzi się chce wyręczać i jest takie drobne ogłoszenie, że
usługi kosiarką, usługi tam wyrąb drzew, coś tam jeszcze, sadzenie krzewów. Teraz ogrodnictwo jest w Polsce tak rozwinięte jak w Japonii w okresie Meiji, kiedy to wolno było nareszcie ogródki robić, bo no jest taki popyt. Dlatego też ci utalentowani robotnicy no się pozwalniali. Niektórzy nawet odeszli z kosiarką. W każdym razie niektórzy kupili sobie, nie chcą z innymi pracować. Są bardziej utalentowani. Przychodzi facet i mówi: panie, tutaj ta trawa nie urośnie, co pan? Jak to? No zobacz pan, tu sam piach, tu pan musi przywieźć dopiero czarnej ziemi, my to zmieszamy z piachem, ja tutaj z kolegą mamy taką maszynkę, która przemiesza. Ja powiem, no przywiozę, coś pan za trawę kupił, ten? To jest raj dla schorenterski, to nie, tu musi być mieszanka traw, ten. Panie, skąd pan taki mądry? No ja skończyłem szkołę ogrodniczą. A, to rzeczywiście, akurat wiem, gdzie ta szkoła była. Wiem, że rzeczywiście tam można było się czegoś nauczyć. Jak mi gość zrobił trawnik, to całe osiedle przychodzi i mówi: jak pan to zrobił? Ja mówię: tymi hendami. No tak, tymi hendami. 15 koni mechanicznych ta rozdrabniarka, 4 konie mechaniczne kosiarka, półeczkę, które na to poszło, ale proszę bardzo, trawnik nareszcie wygląda jak trawnik. Bo utalentowany człowiek stał się przedsiębiorcą, już nie był robotnikiem. Natomiast ci, którzy zostali w przedsiębiorstwie zieleni miejskiej, no koszą tą trawę, to trawniki są albo ich nie ma, podlewają albo nie podlewają. Dlatego też, proszę państwa, przy tych, którzy robią gospodarkę, do tych, co robią wiedzę, przenosić można wtedy, jak przestaną robić gospodarkę. I rzeczywiście tak jest w Ameryce. Bardzo utalentowany inżynier przechodzi na emeryturę i zostaje wykładowcą w Harvardzie. Bardzo utalentowany biznesmen przechodzi na emeryturę i zostaje wykładowcą w Massachusetts, w MIT, to jest Massachusetts Institute of Technology. Lee Iacocca był taki menadżer najpierw w Fordzie, później w General Motors. Jego książka, autobiografia, no ma w Stanach Zjednoczonych 7 milionów nakładów. W Polsce ponad 1 milion egzemplarzy nakładów. I on opisuje dzień po dniu, jak się użerał z nieutalentowanymi, ale protegowanymi urzędnikami, żeby wreszcie zrobić porządek najpierw z Fordem, że mnóstwo tych modeli Forda to jest bez sensu, że trzeba opracować jeden model, jedną porządną płytę podłogową i na tej płycie ustawiać klocki. No. To jest wymysł Iacocci. I tak teraz wszyscy robią. Proszę bardzo, cała szkodówka to jest na podwoziu Volkswagena. Bo to ta płyta denna decyduje o trwałości całego nadwozia. Także proszę państwa, różne mity, że można zwiększyć sobie w nieskończoność, no nie można, można tylko 3 razy więcej. Co innego jak cała gospodarka się rozwija, proszę bardzo. No i tak jest w Chinach. Cała gospodarka się rozwija, zarobki Chińczyków się rozwijają, bo towarzysz Deng Xiaoping lat temu, jeszcze wtedy żył, już nie żyje, chyba 10 lat, może więcej, czas leci. Powiedział: startujemy z niskiego pułapu, ale co roku zarobki będą podnoszone o 10%. Dlaczego o 10%? Nie wiem, tak mi się powiedziało, bo łatwo jest liczyć. Nie? Po chińsku też o 10%. Oni mają system dziesiętny teraz. Przesuwają o jedno miejsce. Wiadomo, ile kto ma zarobić za rok, prawda? I ci patrzyli, że rzeczywiście coraz to więcej zarabiają. No i ciekawostka taka, że już drugi rok z rzędu eksport chiński nie wzrasta. Mimo wzrostu produkcji. Cała nadwyżka idzie na rynek wewnętrzny. Chińczycy się bogacą, albo mogą, bo ich zarobki o 10% wzrastają, albo i więcej. I już teraz nawet ci biedni z północy, którzy pracują na południu, to na nowy rok księżycowy chcą jechać swoimi samochodami na tą północ, żeby tam błyszczeć wśród tych pasterzy, którzy zostali już naprawdę bardzo mało utalentowani na północy. No ale to im trzeba zrobić autostrady. To się robi, no dlaczego nie? Proszę bardzo. Chińskie auta na rynku wewnętrznym jeżdżą lepiej jak Mercedesy, bo po prostu chyba ta chińska benzyna jest lepsza, no nie wiem. W każdym razie Chińczycy sobie to chwalą. Bo co jest bardzo istotne? Cel został dotrzymany. Władcy, proszę państwa,
który ma fałszywą ideologię, nie dotrzymuje słowa, zostanie po prostu usunięty. No i ile razy można skłamać, nie dotrzymać słowa? To jest najważniejsze dzisiaj słowo. Można. Dwa razy. Za trzecim razem jest rewolucja. Proszę bardzo, Kwaśniewski był dwa razy, trzeci raz nie został wybrany, no niestety nie dotrzymał obietnic. Ale chyba nie mógł być. Ja nie twierdzę, że mógł czy nie mógł. Dla ludu jest wszystko jedno, czy mógł czy nie mógł. Po co obiecywał tyle? Trzeba było tak jak Deng Xiaoping. 10%, jest 10%, no co wy chłopaki chcecie? Za rok 10%, to będzie już 20, a nawet więcej, bo to jest procent składany, nie? Za 7 lat będziecie dwa razy tyle zarabiać. Jest cel? Jest. Dotrzymywany? Dotrzymywany. Spokój społeczny. Jakie tam Tienameny, jakieś coś. Wszyscy zapomnieli. Dlatego też, proszę Państwa, jak coś komuś obiecujecie, na przykład miłej serce osobie, to dotrzymujcie. Jak dwa razy z rzędu zawiedziecie, to jesteście po prostu niewiarygodni i no, będziecie mieli podgórkę. Co prawda, bywają sytuacje, że czegoś tam nie można dotrzymać z przyczyn obiektywnych. Ktoś tam wtedy się szczerze mówi, że rzeczywiście przyczyny były obiektywne. Przesoliłem, przepieprzyłem zupę, bo myślałem, że tyle wystarczy. No ale kochany, dwa razy zupa była zasłona, to ty już nie gotuję, a z powrotem siądę do garków. Jak to się robi? Tak mi się właśnie zdarzyło, że dwa razy zupę przesoliłem i dziękuję. Ty nie jesteś dobrym kucharzem. Dopiero wziąłem książkę kucharską, się nauczyłem. Nie wiem, w którym tam razie znowu jestem dopuszczony do tego tajnego właśnie przybytku. Celem jest właśnie, ideologią jest dobra kuchnia. To, co w nas, musi być dobre. Czego i Państwu życzę. Dziękuję bardzo na dziś. Z powodu wyczerpania wykładowcy, słuchaczy i tematu na dziś zakończymy. Dziękuję.